Zapraszam Was na kolejny maraton archiwalnych odcinków podcastu Opowiem Ci historię. Tym razem przenosimy się poza granice Polski. Poznajcie 6 spraw, które zszokowały cały świat. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Mąż z piekła rodem. Katastrofa lotu 108. Ciszę wrześniowego poranka 49 roku w malowniczej okolicy Sukushan przerwał potężny wybuch. Około godziny 10:45 łowiący ryby nad pobliską rzeką Patrick Simard zobaczył na niebie gęstą smugę czarnego dymu. Mężczyzna wyznał: wyglądało to tak, jakby samolot z czymś się nagle zderzył. Maszyna gwałtownie traciła wysokość, spadając w kierunku rezerwatu przyrody Cap Tourmont, położonego 40 km od miasta Quebec. Robotnicy pracujący na terenie budowy, znajdującej się niedaleko linii kolejowej, także słyszeli eksplozję i zauważyli szczątki samolotu wbijające się z ogromną prędkością w skaliste wzgórza. Pośpiesznie ruszyli na miejsce wypadku. Zastali tam przerażający widok. Jeden ze świadków tak opowiadał o tej chwili w artykule opublikowanym przez wydawaną w Montrealu gazetę La Patrie. Dookoła porozrzucane były ludzkie szczątki. Oderwane ramiona, palce, ranne głowy. Przednia część samolotu wydawała się nietknięta. Wypełniona była masą ciał, jak gdyby ktoś rzucił je w tamtym kierunku, kiedy samolot się rozbił. Nie mogliśmy już pomóc tym ludziom. Pobiegłem zaalarmować o sprawie władze kolei. Wkrótce wszystkie stacje radiowe nadały komunikat o katastrofie lotu 108, który wystartował z Montrealu o godzinie 9. Celem podróży była rybacka wioska Seven Islands, oddalona o około 800 km na wschód od wspomnianego Montrealu. Pierwsze międzylądowanie maszyny zaplanowano w Quebecu, gdzie na pokład wsiadło jeszcze kilku pasażerów. Samolot miał wyruszyć w dalszą drogę w kierunku Baie-Comeau, gdzie wytyczono następny postój. Maszyna wzbiła się w powietrze po 5 minutach opóźnienia, około 10:25. Pilot, kapitan Pierre Lurin, połączył się z wieżą kontroli lotów po raz ostatni o 10:35. 20 minut po starcie z Quebecu nastąpił wybuch. Zginęli wszyscy podróżujący. 19 pasażerów, w tym trójka dzieci i 4 członków załogi. Śledczy określili wypadek z udziałem samolotu Douglas DC-3 jako najgorszą katastrofę w historii kanadyjskiego lotnictwa cywilnego. Wiadomość o zdarzeniu zdominowała komunikaty medialne na całym świecie. Reporter gazety Star tak relacjonował atmosferę z miejsca tragedii. Dlaczego samolot się rozbił? Pilota, jedynego człowieka, który mógłby znać odpowiedź, nie ma już wśród żywych. Władze rozpoczęły intensywne śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn wypadku. Początkowo podejrzewano, że mógł to być akt terroryzmu, dokonany przez komunistycznych fanatyków u progu zimnej wojny. Technicy kryminalistyki badający pozostałości maszyny na terenie katastrofy znaleźli ślady materiałów wybuchowych. Ich ustalenia okazały się szokujące. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia określanego przez media jako pierwszy zaplanowany atak na samolot pasażerski w historii Ameryki Północnej był wybuch bomby ukrytej w przednim luku bagażowym. Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie odnalezienia sprawcy masowego morderstwa. Policja we współpracy z przedstawicielem linii lotniczych i pracownikami portu w Quebecu sprawdziła pochodzenie każdego pakunku, który feralnego dnia znalazł się na pokładzie Douglasa DC-3. Szybko ustalono, że prawie wszystkie paczki zostały nadane przez renomowane firmy transportowe.
Wątpliwości budziła tylko jedna przesyłka. Jak się okazało, została dostarczona do samolotu w Quebec City tuż przed tym, jak miał się ponownie wzbić w powietrze. Zeznania świadków potwierdziły, że paczkę przywiozła taksówką wysoka kobieta ubrana w czarny, elegancki kostium. Zachowywała się dość dziwnie. Urzędnik administracji lotniczej potwierdził, że dama w czerni zwróciła jego szczególną uwagę ze względu na rozmiar pakunku, który miała przy sobie. Paczka była niezwykle duża i ciężka, jak na przyjęte wtedy standardy bagaży lotniczych. Dalsza analiza podejrzanego ładunku zaprowadziła policjantów do kierowcy taksówki, który przywiózł niezidentyfikowaną panią na lotnisko. Przyznał on, że tajemnicza pasażerka upominała go kilkukrotnie, aby jechał wolno i ostrożnie. Zwróciła się do taksówkarza w ten sposób. Niech pan uważa. Co prawda nie wiozę jajek, ale zawartość pudełka i tak jest delikatna. 14 września w gazecie Le Canada ukazał się artykuł, w którym opublikowano komunikat kanadyjskiej policji o poszukiwaniach madame w czerni, uważanej za kluczowego świadka w sprawie katastrofy lotu 108. Wkrótce zidentyfikowano ją jako Marguerite Rouest-Pitre, 41-letnia gospodyni domowa z miasta Quebec, odnalazła się w szpitalu kilka dni po katastrofie. Próbowała się zabić, połykając garść tabletek nasennych. Według kanadyjskiego prawa, obowiązującego aż do 1972 roku, niedoszli samobójcy traktowani byli jak przestępcy i ścigano ich z urzędu. Podczas przesłuchania kobieta została zapytana, czy posiada jakąkolwiek wiedzę na temat koszmarnego lotu. Pitre przyznała się do wniesienia paczki na teren lotniska, twierdziła jednak, że nie była świadoma jej zawartości. Poinformowano ją, że w środku znajduje się porcelanowa figura Najświętszej Maryi Panny. W obecności przybyłych do placówki medycznej policjantów zeznała, że zleceniodawcą nietypowej usługi był niejaki Joseph Albert Gouey, 31-letni zegarmistrz i jubiler z Quebecu. Pracował dla niego też brat Marguerite, Jeannerot Rouest. Przesłuchiwana potwierdziła, że zgodziła się dostarczyć bagaż na pokład samolotu w zamian za anulowanie jej długu w kwocie $600, które pożyczyła od Gouaya kilka miesięcy wcześniej. Późniejsze zachowanie znajomego skłoniło Madame Pitre do podjęcia próby samobójczej. Mężczyzna wyznał jej podczas jednej z burzliwych rozmów, że to on podłożył bombę w paczce. I lepiej będzie dla Marguerite, jeśli się zabije, zanim policja oskarży ją o współudział w zbrodni. Kobieta twierdziła, że Gouey chciał zrzucić na nią wyłączną odpowiedzialność za zdarzenie. Nakłaniał, aby zostawiła list pożegnalny, w którym przyzna się, że to ona jest zamachowcem. Marguerite Rouest-Pitre nie chciała tego zrobić. Nadawcą paczki, którego dane zamieszczono na naklejce adresowej, był Delphis Bouchard z miejscowości Saint-Simien. Odbiorcą Albert Plouf, zamieszkujący Bécomo. Policja dotarła do Delphisa, który zaprzeczył, że miał kiedykolwiek wysyłać jakieś pakunki samolotem. Co do pana Plufa, wśród mieszkańców Bécomo nie znaleziono osoby o takim nazwisku. Śledczy postanowili dokładnie przeanalizować listę pasażerów pechowego lotu. Detektywi natknęli się na postać Rity Morel. 29-latka była żoną wspomnianego wcześniej Josepha Alberta Gouaya. Przegląd transakcji płatniczych wykazał, że bilet na samolot zamówił dla niej mąż. W tym samym czasie kupił żonie opiewającą na $10,000 polisę ubezpieczeniową. Gouey ustanowił siebie jako głównego beneficjenta odszkodowania. Pieniądze miały zostać wypłacone po śmierci Rity. Agenci odkryli więc potencjalny motyw działania sprawcy. Informacje zdobyte w toku dalszego śledztwa wykazały, że Albert wpadł na szatański plan tuż po tym, jak Rita odkryła jego romans z nastoletnią kelnerką, Marie-Ange Robitaille. Mężczyzna wiedział, że żona nie da mu tak łatwo rozwodu. Poza tym był katolikiem. Konserwatywne społeczeństwo Kanady w późnych latach 40. wciąż patrzyło nieprzychylnym okiem na tych, którzy złamali boskie przyrzeczenie wierności i uczciwości małżeńskiej.
23 września 1949 roku, dwa tygodnie po zamachu, Guay został aresztowany pod zarzutem morderstwa swojej żony celem uzyskania korzyści majątkowych oraz zabójstwo 22 pozostałych osób z pokładu samolotu Douglas DC-3. Znajomi Alberta nie wierzyli w podejrzenia policji. Żałobnicy, którzy brali udział w odbywającym się kilka dni wcześniej pogrzebie Rity Morell, wspominali, że Albert był głęboko wstrząśnięty. Mężczyzna tak zwierzał się księdzu prowadzącemu uroczystość. Jeśli taka jest wola boska, muszę ją przyjąć. Płakał, składając na grobie Rity piękny wieniec kwiatów. Guay był w stałym kontakcie z policją, której polecił dotarcie do całej istoty tej sprawy. Nikt nie przypuszczał, że służby rozmawiały wtedy z prawdziwym mordercą. Do policyjnej celi trafiła też Marguerite Pitr. Oskarżono ją o aktywny udział w przygotowaniach do zbrodni. Oczekujący w areszcie na proces Guay zeznał, że to brat Marguerite, Genero Ruest, zatrudniony w jego zakładzie jubilerskim, był odpowiedzialny za skonstruowanie mechanizmu bomby. Doprowadzony na komisariat Ruest przyznał się do stawianego mu zarzutu, zaznaczając jednak, że nie wiedział, do czego ten ładunek wybuchowy zostanie naprawdę użyty. Według informacji mężczyzny, Guay miał za pomocą bomby usunąć pnie kilku ściętych drzew na swojej posesji. Genero Ruest był ostatnim oskarżonym w sprawie tragedii lotu 108. Tuż przed ogłoszeniem wyroku, Albert Guay wysłał do premiera prowincji Quebec swoją 40-stronicową spowiedź. Dzięki tej wiadomości poznaliśmy szczegóły historii, która doprowadziła zabójcze trio do żelaznych wrót celi śmierci. Urodzonego 22 września 1917 roku Alberta od najmłodszych lat cechowała ogromna ambicja i poczucie wyższości nad innymi. Wychowywał się w wielodzietnej, francusko-kanadyjskiej rodzinie gorliwych katolików. Powszechną praktyką wśród religijnej społeczności Quebecu było nadawanie dzieciom dwóch imion biblijnego pochodzenia. Najczęściej wybieranymi były Joseph oraz Marie. Aby uniknąć nieporozumień, rodzice z reguły posługiwali się drugim imieniem dziecka, uważanym za oficjalne. Nastoletni Guay nalegał, aby rodzina i przyjaciele zwracali się do niego Joseph. Wszystkie ważne dokumenty podpisywał J. Albert Guay, uważając, że nazwisko brzmiało wtedy bardziej szlachetnie. Chociaż był człowiekiem niewykształconym, wykazywał się inteligencją i niezwykłym sprytem. Pracował od 16 roku życia. Początkowo sprzedawał dorywczo biżuterię. Jego maniery robiły ogromne wrażenie na kobietach. Swoją wspólniczkę zbrodni, 9 lat starszą Marguerite Pitr, wtedy jeszcze Ruest, poznał na początku 1941 roku w fabryce amunicji, gdzie trafił do pracy jako operator szlifierki. Kobieta miała za sobą trudną przeszłość. Marguerite, wychowana w dzielnicy określanej mianem slumsów Quebec, miała reputację osoby, która nadzwyczaj chętnie i szybko rozpoczynała miłosne relacje. Kanadyjski wywiad donosił, że przez lata związków z kilkunastoma mężczyznami urodziła 14 dzieci, które zostały oddane do adopcji. Pozostali przy niej jedynie dwaj synowie. Nie stroniła też od świadczenia ludziom rozmaitych przysług, w większości niezgodnych z prawem. Mając 22 lata, odsiadywała już wyrok 2 miesięcy pozbawienia wolności za nielegalną sprzedaż alkoholu. Marguerite była zafascynowana elokwentnym kolegą z pracy. Imponowało jej, że ten szarmancki młodzieniec zwrócił uwagę na osobę z nizin społecznych, za którą wszyscy ją uważali. O swojej relacji z Guayem mówiła: jestem dla niego jak matka. Jednak mieszkańcy Quebec, którzy znali tych dwoje, plotkowali, że ich kontakty dawno już wyszły poza ramy czysto przyjacielskich stosunków. W późniejszych latach mąż Marguerite oskarżył ją o romans z Albertem. Kobieta wszystkiemu zaprzeczyła,
uparcie twierdziła, że Guei to jedynie jej biznesowy partner. Często pożyczała od niego pieniądze. Pytany o prawdziwą naturę ich więzi, Guei wyznał kiedyś ze śmiechem swojemu przyjacielowi. Ja i ona? Czy ty ją w ogóle widziałeś? To zupełnie niemożliwe. Guei poznał Genero Ruesta właśnie przez Margarit. Cierpiący na chorobę bioder mężczyzna poruszał się o kulach. Niepełnosprawność nie przeszkodziła mu jednak w pracy zawodowej. Był zegarmistrzem, uważanym za bardzo dobrego w swoim fachu. Genero, podobnie jak jego siostra, nie był wzorem cnót moralnych. W kręgu jego znajomych opowiadano często anegdotę o tym, jak będąc pacjentem katolickiego szpitala, Ruest podstępnie przekonał siostrę przełożoną, by ta pozwoliła mu na spędzenie kilku godzin z wynajętą prostytutką. Genero przedstawił ją jako swoją żonę i tak barwnie o niej opowiadał, aż zakonnica zgodziła się na małżeńską wizytę u cierpiącego kaleki. W fabryce amunicji w Quebecu Guei poznał jeszcze jedną, kluczową dla tej historii postać. Uroczą, pulchną brunetkę o wielkich brązowych oczach, Rite Morel. Pobrali się w sierpniu 1941 roku. Pod koniec II wojny światowej Guei porzucił pracę w przemyśle zbrojeniowym i został pełnoetatowym sprzedawcą biżuterii. On i Rita przeprowadzili się do Seven Islands. Tam w 1945 roku urodziło się ich jedyne dziecko, córka Liz. Guei był niezwykle zdolnym kupcem. Często wyjeżdżał w poszukiwaniu rynków zbytu dla towarów, którymi handlował. Sprzedawał pierścionki zaręczynowe, dewocjonalia i naszyjniki. Zajmował się też renowacją zegarków, które wysyłał do Quebecu, gdzie swój warsztat miał Genero Ruest. Mężczyźni dzielili się zyskiem za zlecenia. Podczas jednej z podróży służbowych latem 1947 roku w kawiarni w Lower Town Guei poznał 17-letnią kelnerkę, Marie-Ange Robitaille. Dziewczyna pytana o wiek skłamała, odpowiadając, że właśnie skończyła 19 lat. Przyjemna rozmowa zapoczątkowała romans. Albert oszalał na punkcie Marie. Szczerze wyznał jej, że jest żonatym mężczyzną i ojcem małego dziecka. Nastolatce to jednak zupełnie nie przeszkadzało. Jubiler sprezentował wybrance piękny pierścionek zaręczynowy, a dziewczyna poznała go ze swoimi rodzicami. Aby ich nieco uspokoić, Guei przedstawił się jako zamożny kawaler, Roger Andrze. Imię to zapożyczył od popularnego piosenkarza, któremu zazdrościł kariery i uwielbienia tłumów. Ich związek stał się głównym tematem plotek mieszkańców dzielnicy Lower Town w Quebecu, gdzie Albert przeprowadził się wraz z żoną i córeczką na początku 1948 roku. Wizyty Gueya w domu kochanki stawały się coraz częstsze. Albert był chorobliwie zazdrosny, obsesyjnie kontrolował dziewczynę. W listopadzie 1948 roku Rita Morel dowiedziała się o romansie małżonka. Zdesperowana kobieta pojechała do domu Marie, gdzie zastała swojego niewiernego męża. Wyznała prawdę rodzicom dziewczyny. Ci wyrzucili Marie z domu, uznając jej zachowanie za niemoralne. Guei skontaktował się wtedy ponownie z Margarit i poprosił o udzielenie schronienia swojej partnerce. Kobieta chętnie przyjęła ją pod swój dach. Chcąc zabezpieczyć finansowo młodą Marie, Guei opłacał jej czynsz za wynajem mieszkania. Nie potrafił zrezygnować ze spotkań z kochanką. Z początkiem 1949 roku sama Marie-Ange Robitaille zdecydowała, że czas już zakończyć ten nierokujący dla niej związek. Postanowiła odejść od Alberta. Kupiła bilet na pociąg do Montrealu, skąd chciała się dostać do rodziców. Guei ją śledził. Zjawił się na dworcu kolejowym i oznajmił zaskoczonej dziewczynie, że lepiej będzie dla niej, jeśli zaraz wrócą razem do wynajętego mieszkania. Na miejscu wpadł w szał. Spalił w piecu rękawiczki dziewczyny i odgrażał się, aby nigdy więcej nie próbowała go zostawić. Następnego ranka, chcąc uniemożliwić kobiecie szybkie opuszczenie mieszkania, zaatakował ją, zostawiając na jej policzku ślad ugryzienia. Później wyszedł i spieniężył niewykorzystany bilet kolejowy. Przerażona Marie zaczęła zdawać sobie sprawę, że jej kochanek jest nieobliczalny.
Tymczasem Albert Gray, opętany żądzą zemsty na swojej żonie za zniszczenie mu nowego związku, zaczął planować jej zabójstwo. W kwietniu 1949 roku Albert spotkał się z 21-letnim przyjacielem rodziny. Zaoferował mu $500 w zamian za pozbycie się Rity. Plan wyglądał następująco. Chłopak na umówione spotkanie z Ritą przyniesie butelkę wina i pojemnik z trucizną, dostarczoną wcześniej przez Gwaya. Po zaoferowaniu kobiecie drinka, 21-latek wsypie do kieliszka truciznę. Albert był pewien, że chłopak przyjmie jego propozycję. Tymczasem znajomy określił go mianem szaleńca i nie chciał mieć nic wspólnego ani z nim, ani z planowaną zbrodnią. 7 maja w tym samym roku Gwaya dowiedział się z krótkiej notatki prasowej o katastrofie samolotu niedaleko stolicy Filipin, Manili. Maszyna filipińskich linii lotniczych runęła do morza. Zginęli wszyscy pasażerowie i obsługa, łącznie 13 osób. Potwierdzono, że powodem wypadku był wybuch bomby, umieszczonej na pokładzie przez wynajętych do tego celu dwóch byłych skazańców. Pracowali oni na zlecenie pewnej kobiety, która chciała zabić jednego z pasażerów tego samolotu, dokładnie swojego męża. Śledczy badający katastrofę lotu 108 przyznali, że Gwaya bardzo zainspirował się historią tragedii maszyny filipińskich linii lotniczych. Przez kolejny miesiąc mężczyzna podróżował samolotami, których trasa wiodła nad okolice rzeki Świętego Wawrzyńca. Podczas tych lotów skrupulatnie odmierzał czas i robił dokładne notatki. Policjanci przypuszczali, że analizował prawdopodobieństwo odkrycia przyczyn potencjalnej katastrofy, zależnie od miejsca, gdzie nastąpi eksplozja. Wywnioskował, że dużo trudniej będzie dowieść prawdy, jeśli do wybuchu dojdzie nad dużym zbiornikiem wodnym. W ten sposób obliczał czas, po którym zdetonuje znajdujący się w samolocie ładunek wybuchowy. Na kilka tygodni przed wrześniową tragedią sytuacja życiowa Gwaya stawała się coraz bardziej skomplikowana. Upokorzona Rita zabrała dziecko i początkiem czerwca 49 roku wyprowadziła się do swojej matki. Mniej więcej w tym samym czasie kochanka Marie-Ange postanowiła definitywnie zakończyć znajomość z Albertem. Wróciła do swoich rodziców i znalazła pracę w restauracji w Lower Town. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że jego życie się rozsypało. Nie mógł pogodzić się z takim obrotem spraw. Wzbierała w nim coraz większa złość. Pewnego wieczoru, kiedy Marie-Ange szła do pracy na nocną zmianę, została napadnięta przez Gwaya. Szaleniec wycelował w jej stronę pistolet. Groził, że jeśli nie wróci z nim zaraz do domu, zabije najpierw ją, a potem siebie. Dziewczyna próbowała go uspokoić. Zaczęli się kłócić. Usłyszał ich policjant patrolujący okolice. Gwaya został osadzony w areszcie. Postawiono mu zarzut napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Z opresji wybawiła go kolejny już raz Marguerite Pitre. Poinformowana o całym zajściu, załatwiła przyjacielowi dobrego adwokata, który odpierał kolejne zarzuty. W efekcie za nielegalne posiadanie broni mężczyzna został skazany jedynie na karę grzywny w kwocie $25 i szybko opuścił więzienie. Marie-Ange Robitaille tak skomentowała ich burzliwą relację, pełną rozstań i powrotów. Za każdym razem, kiedy pojawiał się w pobliżu, moje życie zmieniało się w chaos. Gwaya był coraz mocniej przekonany, że jedyną drogą do zakończenia tego dziwnego, miłosnego trójkąta będzie małżeństwo z młodziutką kelnerką. Wiedział jednak, że rozwód nie wchodzi w rachubę. Romans skazał go na społeczny ostracyzm katolickiego społeczeństwa Quebecu. Desperacko próbował ocalić swoją reputację. Plan morderstwa Rity stawał się coraz bardziej realny, ale wiedział, że jeśli ją zabije, zostanie bardzo szybko złapany i osądzony. Niewierny mąż, o którego skoku w bok plotkowała cała okolica, znalazłby się od razu w kręgu głównych podejrzanych. Poza tym uważał, że pomysł osobistego wykonania wyroku na żonie to dla niego zbyt dużo.
nie chciał brudzić sobie rąk i być obecny przy Ricie w chwili jej śmierci. Dyskrecja nie była mocną stroną Alberta. Wyglądało na to, że przedyskutował swoje diabelskie zamiary w grupie bliskich przyjaciół. Na początku sierpnia Rita Morell otrzymała adresowany do niej anonim. Uważaj, bo coś może ci się wkrótce przydarzyć. Policja podejrzewała, że to ktoś z kręgu wspólnych znajomych małżonków próbował ostrzec kobietę. Niestety, nie dość skutecznie. Guay wtajemniczył w swoje plany Margarit i Genero. Rodzeństwo zgodziło się wziąć udział w zbrodni. Oboje byli w finansowych tarapatach i uznali, że dodatkowa gotówka znacznie poprawi ich sytuację życiową. Albert obiecał znajomej anulowanie długu. Margarit była mu winna $600. Obserwatorzy sprawy przyznali po latach, że 41-letnia gospodyni domowa mogła mieć jeszcze inne zamiary. Tuż po morderstwie chciała o całej intrydze opowiedzieć Marie. Miała nadzieję, że w ten sposób wystarczająco przerazi dziewczynę i odwiedzie ją od pomysłu zostania nową panią Guay. Chciała mieć Alberta tylko dla siebie. Niewykluczone, że przymierzała się do późniejszego szantażowania zamachowca. Co do Genero Ruesta, Albert zaoferował mu $300 oraz promocyjną cenę na pierścionek zaręczynowy, który ten chciał kupić swojej partnerce. Mężczyzna zażądał dodatkowo zakupu nowego auta, na co jubiler chętnie przystał. Genero miał jeszcze powód do zemsty na Ricie. Odrzuciła jego zaloty, kiedy chciał ją zaprosić do siebie pod nieobecność Alberta. Na początku sierpnia 1949 roku Joseph Albert Guay ruszył do Bekomo, zabierając ze sobą dwie walizki pełne biżuterii, które planował sprzedać. Nie udało mu się jednak znaleźć odpowiedniego kupca. Zdeponował więc towar w magazynie. Wrócił do Quebecu 17 sierpnia. Wtedy też spotkał się z żoną i córką w domu teściowej, Wilfred Morell. Dzień później ustalał już ze wspólnikami szczegóły przyszłej zbrodni. Genero Ruest zajął się przygotowaniem zapalnika bomby. Margarit Pitre miała zakupić dynamit. Okazało się jednak, że w Kanadzie w tamtym czasie nie można było swobodnie zdobyć materiałów wybuchowych bez wcześniejszego formalnego zgłoszenia takiego zakupu. Należało podać dokładne dane klienta oraz sprecyzować konkretny cel użycia takich środków. Margarit posłużyła się fałszywym nazwiskiem, tłumacząc urzędnikowi, że chce zrobić porządki na polanie w pobliżu swojego domu i wysadzić spróchniałe pnie drzew. Plan się powiódł. Zakupiła 20 lasek dynamitu, każda o wadze 220 gramów, 15 spłonek i ląd. Guay zdążył jeszcze zabrać żonę na tygodniowe wakacje do Seven Islands pod pretekstem próby pogodzenia się i ewentualnego powrotu na łono rodziny. Niczego nieświadoma Rita była pod ogromnym wrażeniem nagłej zmiany w zachowaniu męża. Początkowo ustalony plan zakładał, że bomba zostanie umieszczona w bagażniku taksówki, którą podróżować będą Albert i Rita. Kierowca miał w pewnym momencie udawać, że silnik auta szwankuje i wysiąść z Guayem, aby sprawdzić, co się dzieje. Rita zostanie wtedy sama w taksówce. W tym czasie miał nastąpić wybuch. Margarit podjęła próbę wciągnięcia znajomego taksówkarza w kryminalną intrygę. Ten jednak spanikował i odmówił udziału w zbrodni. Wyrodny mąż zdecydował więc, że najlepiej będzie podłożyć ładunek wybuchowy w samolocie, którym przypadkiem będzie podróżowała Rita. Okazja nadarzyła się sama. Albert poprosił żonę, aby poleciała do miasteczka Bekomo odebrać przechowywane tam walizki z klejnotami. Jak już wiadomo, kobieta nigdy nie dotarła do celu. Bomba zegarowa miała eksplodować nad rzeką Świętego Wawrzyńca. Lot był jednak opóźniony o 5 minut. Dlatego Douglas DC-3 rozbił się nad rezerwatem Cap Tourmente.
Wyrok skazujący Josepha Alberta Gueya na śmierć przez powieszenie został ogłoszony w lutym 1950 roku. Niebezpieczny jubiler podczas całego procesu ani przez chwilę nie wyraził skruchy. Poruszyły go jedynie słowa wypowiedziane przez kochankę, którą wezwano na świadka. Marie-Ange Robitaille wyznała, że już go nie kocha. Gueye nie interesował się przebiegiem procesu. Pytany o to, dlaczego nawet nie próbuje się bronić, odparł: mam swoje własne powody, o których nie będę mówił. Przypuszczano, że jeśli mężczyzna nie mógł żyć z Marie, nie chciał żyć wcale i nic już nie miało dla niego większego znaczenia. Zamachowiec nigdy więcej nie zobaczył się z kobietą swojego życia. Orzekający sędzia płakał, gdy oglądał zdjęcia z miejsca katastrofy. Powiedział Gueyowi, że jego zbrodnia jest nikczemna i nie sposób jej nazwać. Ława przysięgłych debatowała nad wyrokiem zaledwie przez 17 minut. Egzekucja Josepha Alberta Gueya odbyła się 12 stycznia 1951 roku. Miał 33 lata. Ostatnie słowa, które wypowiedział tuż przed śmiercią, brzmiały: przynajmniej umieram sławny. Z powodu niepełnosprawności Genero na salę sądową przywieziono go na wózku inwalidzkim. Postawiony mu początkowo zarzut udziału w zabójstwie zmieniono na morderstwo. Prokurator powiedział o nim: ten mężczyzna dosłownie wziął w swoje ręce przywileje, dotychczas przypisywane wyłącznie stwórcy, precyzyjnie ustalając moment, w którym odbierze życie 23 osobom. Genero Ruest został powieszony 25 lutego 1952 roku. Miał 54 lata. Marguerite Pitre również nie poczuwała się do odpowiedzialności za to, co zrobiła. Zachowywała się skandalicznie na korytarzach sądu. Posyłała dwuznaczne uśmiechy detektywowi, który dowodził śledztwem. Posunęła się nawet do tego, że uszczypnęła go zalotnie w ucho. Przed wprowadzeniem na salę rozpraw zaczęła mu nucić piosenkę o bardzo wymownym tytule – Kiedy jesteśmy razem. Gdy tuż po ogłoszeniu wyroku zapytano ją, czy chce coś dodać, kobieta porównała się do Chrystusa, nazywając sędziego Poncjuszem Piłatem. 45-letnia Marguerite Pitre zginęła z rąk kata 9 stycznia 1953 roku. Była 13., a zarazem ostatnią kobietą powieszoną w Kanadzie. Tragedia lotu 108 stała się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Kanady. Niestety, wkrótce znaleźli się również naśladowcy wyrodnego męża z Quebecu. W kwietniu 1951 roku w Los Angeles technik zatrudniony w fabryce części samolotowych wykupił ubezpieczenie na życie obejmujące jego żonę i dwójkę dzieci. Następnie próbował wnieść na pokład walizkę z bombą domowej roboty. Na szczęście bagaż stoczył się z wózka podczas transportu po odprawie. Zawartość eksplodowała na płycie lotniska. Nikt nie został poważnie ranny. 1 listopada 1955 roku zdarzył się kolejny, bliźniaczo podobny wypadek. Jack Gilbert Graham podłożył bombę w samolocie United Airlines. Zginęły 44 osoby znajdujące się na pokładzie, w tym matka zabójcy. Graham tłumaczył, że była to kara wymierzona kobiecie za wszystkie lata zaniedbań, jakich dopuściła się względem niego, gdy był dzieckiem. Gdzie jest Bobby Dunbar? Robert Clarence Dunbar, zwany przez rodziców Bobby, urodził się 23 maja 1908 roku. Miał młodszego o 2 lata brata, Johna Alonzo. Jego ojciec, Percy Dunbar, był współwłaścicielem agencji ubezpieczeniowej. Działał też w branży obrotu nieruchomościami. Matka Leslie Dunbar zajmowała się domem. Rodzina była dość zamożna. Mieszkali nieopodal South Main Street w niewielkim mieście Appaloosis, stan Louisiana. Cieszyli się dużym szacunkiem lokalnej społeczności.
Lassie i Percy troszczyli się o swoich synów, spędzali razem każdą wolną chwilę. Nic nie zapowiadało tragedii, jaka miała się wkrótce wydarzyć w tej wzorowej rodzinie. Lato 1912 roku było wyjątkowo upalne. Duża wilgotność powietrza i mocne promienie słońca dawały się we znaki wszystkim mieszkańcom Luizjany. W połowie sierpnia familia Dunbar postanowiła zorganizować tygodniową wycieczkę nad jezioro, aby odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. Zdecydowali, że zabiorą synów i grupę przyjaciół nad Swayze Lake, do popularnego ośrodka wypoczynkowego niedaleko Melville. Dunbarowie często spędzali wolny czas w domku letniskowym w tamtej okolicy, łowiąc ryby i pływając. Wyruszyli w podróż pociągiem. Jezioro Swayze, leżące nad Zatoką Meksykańską, otoczone było gęstym lasem i mokradłami. Idealny teren dla żyjących tam dzikich zwierząt. W okolicznych wodach często pojawiały się aligatory. Spacerując w pobliżu bagien, należało trzymać się wyznaczonych ścieżek, żeby nie stracić orientacji na tak rozległym obszarze. Słoneczny poranek 23 sierpnia 1912 roku zwiastował radosny dzień beztroskiej zabawy nad wodą. Percy Dunbar musiał chwilowo przerwać swój urlop. Sprawy zawodowe wezwały go w tym dniu do miasta. Bobby, który był bardzo przywiązany do ojca, płakał pod jego nieobecność. Dokładne okoliczności rodzinnej tragedii nie są znane. Jedna z wersji skupia się na pieszej wyprawie wczasowiczów przez las na odległy kraniec jeziora. Miał ją zaproponować przyjaciel Dunbarów, który zaplanował łowienie ryb. Lassie zgodziła się, aby Bobby i Alonzo wzięli udział w tej wyprawie. Podczas wędrówki nie działo się nic szczególnego. W drodze powrotnej Bobby, przez nikogo niezauważony, odłączył się od grupy i ruszył w niewiadomym kierunku. Jego nieobecność dostrzeżono dopiero, gdy wszyscy wrócili do domku kempingowego. Według innej teorii, maluch oddalił się od rodziny podczas zabawy z młodszym bratem, gdy matka zajęta była przygotowaniem obiadu. Faktem jest to, że gdy ojciec chłopców przyjechał nad jezioro po dniu spędzonym w pracy, zastał żonę w stanie histerii. Zapłakana matka powiedziała Percy'emu, że ich syn zniknął. Zszokowani rodzice, wspierani przez przyjaciół i mieszkańców Swayze Lake, rozpoczęli poszukiwania chłopca. Spontanicznie uformowane grupy skrupulatnie przeczesywały brzeg jeziora, las, a także drogę dojazdową do kempingu. Podejrzewano, że Bobby mógł pójść trasą, którą rankiem wyjeżdżał jego ojciec. Nie natrafiono jednak na żaden ślad dziecka. Z każdą godziną rodzice Bobby'ego tracili wiarę, że kilkulatek wróci sam do domu. W końcu zapadła decyzja, aby o zaginięciu powiadomić policję. Funkcjonariusze szybko dołączyli do poszukiwań. Akcja była prowadzona przez kilka kolejnych dni. W pobliżu jeziora został odnaleziony słomkowy kapelusz, który miał na sobie Bobby tego feralnego dnia. Policja założyła więc, że mały się utopił. Wzdłuż zbiornika przeciągnięto linę z hakiem, aby wyłowić zwłoki dziecka. Nic to jednak nie dało. Funkcjonariusze zdecydowali się wrzucić do jeziora laski dynamitu, aby wywołać silne fale. Mieli nadzieję, że wzburzona woda wyrzuci na brzeg ciało chłopca. Wszystko na nic. Bobby Dunbar przepadł bez wieści. Detektywi zlokalizowali nad brzegiem niezidentyfikowane ślady stóp. Dodatkowo usłyszeli od turystów, że jakiś tajemniczy mężczyzna kręcił się wieczorami w pobliżu kempingu. Postawiono więc hipotezę, że dziecko zostało porwane.
Wobec braku postępu w śledztwie, policja zarządziła ogólnokrajowe poszukiwania zaginionego. Władze we wszystkich stanach rozwiesiły ponad 700 plakatów z wizerunkiem malca. Gdy o sprawie dowiedziała się prasa, zagadkowa sprawa zniknięcia Bobby'ego Dunbara nabrała jeszcze większego rozgłosu. Gazety opublikowały rysopis dziecka wraz z informacją o ostatnim miejscu, w którym był widziany. Percy Dunbar wyznaczył nagrodę w wysokości $1000 za podanie wskazówek, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia ukochanego syna. Jak na tamte czasy była to ogromna kwota. Uwzględniając współczesny przelicznik, jest to około $25,000. Mieszkańcy rodzinnego miasta Dunbarów, poruszeni tragedią swoich sąsiadów, zebrali dodatkowe 5000, czyli kwota równoważna obecnej sumie $125,000. Czas mijał nieubłaganie. Policja sprawdzała ślad za śladem, reagowali na każdą informację od potencjalnych świadków. Sprawdzano każde miejsce, gdzie rzekomo widziany był Bobby. Sprawa utknęła jednak w martwym punkcie. Prasa donosiła o fatalnym stanie psychicznym matki chłopca, którą rozpacz po stracie syna przykuła do łóżka. Szczegółowo relacjonowano także kolejne etapy poszukiwań. Gdy zaginął Bobby, początkowe poszukiwania doprowadziły policję nad brzegi jeziora Swayze. Podejrzewano, że chłopiec utonął. Kapelusz dziecka znalazł się w okolicy bagien. Jednak wciąż nie odnaleziono najważniejszego – ciała. Gdzie jest dziecko? Cała społeczność niewielkiego Appaloosis przeżywała tę tragedię. Rodzina traciła już nadzieję, że kiedykolwiek odnajdą Bobby'ego, całego i zdrowego. Kwiecień 1913 roku przyniósł nieoczekiwany przełom w sprawie zaginięcia najstarszego syna Dunbarów. Po ponad 8 miesiącach intensywnych poszukiwań niedaleko Kolumbii w stanie Mississippi policja zatrzymała 51-letniego mężczyznę. Podróżował on po okolicy z chłopcem, który był bardzo podobny do Bobby'ego Dunbara. Oto rysopis zaginionego dziecka. Okrągłe, niebieskie oczy. Jasne, ale miejscami nieco ciemniejsze już włosy. Owalna twarz. Blada karnacja. Policzki rumiane. Chłopiec tęgiej budowy, ale nie gruby. Znak szczególny. Blizny na prawej stopie powstały wskutek poparzenia, jakiego doznał, gdy był niemowlakiem. Towarzyszący włóczędze malec miał jednak tak brudne nogi, że sprawdzenie tego ostatniego szczegółu, czyli blizny, nie było od razu możliwe. Podejrzany w sprawie osobnik nazywał się William Cantwell Walters. Był wędrownym majsterkowiczem, taką złotą rączką. Zajmował się m.in. strojeniem fortepianów, a także wykonywał drobne naprawy w domach, do których zawitał. Przepytywany przez policjantów Walters, czy chłopiec, z którym podróżował po Stanach, jest jego synem, początkowo to potwierdził. Wkrótce jednak przyznał, że to nieprawda. Oznajmił funkcjonariuszom, że chłopczyk nazywa się Bruce Anderson, jest nieślubnym synem jego brata oraz niejakiej Julie. Kobieta mieszkała w Karolinie Północnej i pracowała kiedyś dla rodziny Waltersa. Miała poprosić go o pomoc w opiece nad malcem. Jako samotnej matce było jej ciężko utrzymać siebie i syna. Walters wszędzie zabierał ze sobą chłopca, twierdząc, że ludzie chętniej wpuszczali go wtedy do domów. Daleka krewna podejrzanego tak tłumaczyła sposób postępowania mężczyzny. Kobiety, które otwierały mu drzwi i same były matkami, na widok wałęsającego się przy nim uroczego, ale bardzo zaniedbanego malucha, od razu zgadzały się dać Waltersowi jakieś zlecenie. Wprost nie mogły się powstrzymać przed tym, aby przytulić chłopczyka, czy też zaproponować mu kąpiel i coś do zjedzenia. Niespójność w zeznaniach Waltersa skłoniła policjantów do tymczasowego aresztowania mężczyzny. Zdjęcie jego małego towarzysza podróży zostało wysłane do rodziny Dunbar. Bliscy zaginionego byli przekonani, że ich dramat właśnie dobiegł końca. Policja wkrótce zorganizowała spotkanie chłopca z jego domniemanymi rodzicami.
Społeczność małej miejscowości czekała na wzruszający happy end. Gazety w całych Stanach rozpisywały się o sensacyjnym wydarzeniu, jakim było odnalezienie dziecka. Redakcje były jednak w większości bardziej zainteresowane sprzedaniem dużej ilości nakładu, niż dokładnym relacjonowaniem faktów związanych z tą intrygującą historią. Dziennikarze pozwalali sobie zatem na ubarwianie wydarzeń. Z zachowanych archiwalnych gazet wyłania się dość niespójny obraz tego, jak wyglądał dzień przekazania chłopca Dunbarom. Według jednych źródeł malec rozpromienił się na widok Lessie i niemal natychmiast krzyknął do niej „Mamo”. Rozemocjonowana kobieta rzekomo zdążyła tylko powiedzieć „To moje dziecko”, po czym osunęła się bezwładnie w ramiona męża. Inna gazeta donosiła, że Lessie była wyraźnie niepewna co do tego, czy przywieziony chłopiec to rzeczywiście jej zaginiony syn. Nie reagował na wołanie matki, ani też nie chciał jej przytulić. Reporter z kolejnej redakcji przedstawił czytelnikom wersję zdarzeń, w której to drugi syn Dunbarów, John Alonzo, rozpoznał w przyprowadzonym dziecku swojego starszego brata. Miał ufnie rzucić się Bobiemu na szyję, całując go i czule obejmując. W prasie przeważała jednak narracja o nieskrywanych wątpliwościach państwa Dunbarów w temacie tożsamości dziecka. Matka miała stwierdzić: „Absolutnie nie jestem pewna, czy to on”. Ojciec miał dodać: „Oczy tego dziecka są zdecydowanie mniejsze niż oczy Bobiego”. Gdy całe zamieszanie ucichło, chłopca dokładnie umyto. Porównując znaki szczególne małego przybysza, wszystkie blizny i pieprzyki, Lessie doszła w końcu do wniosku, że trzyma w ramionach swoje prawdziwe dziecko. Uznała, że matczyny instynkt nie może się mylić. Odtąd malec miał więc ponownie dołączyć do swojej rodziny, która tęskniła za nim przez tak długi czas. 25 kwietnia 1913 roku cała społeczność Appaloosis hucznie świętowała powrót Bobiego Dunbara do domu. Przyjaciele i sąsiedzi rodziny zebrali się przed gmachem miejscowego sądu. Na miejsce licznie przybyli też dziennikarze, którzy relacjonowali szczegóły tej podniosłej chwili. Mały wjechał na plac w udekorowanym kwiatami wozie strażackim, należącym do lokalnej jednostki. Aileen Peral z Appaloosis, która uczestniczyła w powitaniu Bobiego jako 10-letnia wówczas dziewczynka, tak wspominała po latach: „Pamiętam, jakby to zdarzyło się wczoraj. Całe miasto żyło tą sprawą. Tak bardzo cieszyliśmy się, kiedy on się odnalazł. To była prawdziwie radosna ceremonia powitalna”. Skoro tylu ludzi wierzyło, że wrócił prawdziwy Bobby, jak mogli wątpić w to jego rodzice? Wydawało się, że już nic nie zburzy spokoju tej rodziny. W tamtym czasie, czyli na początku XX wieku, za uprowadzenie małoletniej osoby groziła nawet kara śmierci. Zamknięty w więziennej celi William Walters doskonale zdawał sobie sprawę z trudnego położenia, w jakim się znalazł. Napisał list do rodziny Dunbar, w którym rozpaczliwie błagał o to, żeby uwierzyli w jego wersję wydarzeń. Potwierdził raz jeszcze, że odnalezione dziecko to tak naprawdę jego bratanek, Bruce Anderson. Walters napisał takie słowa w korespondencji z zakrat: „Wygląda na to, że muszę cierpieć z powodu nie swojego grzechu. Oskarża się mnie o przestępstwo, którego nigdy nie popełniłem. Wiem, że wy już zdecydowaliście. Jesteście w błędzie. Prawdopodobnie za waszą pomyłkę zapłacę życiem. Gdy umrę, przynajmniej będę mógł spojrzeć w twarz najjaśniejszemu Panu z czystym sumieniem. Niech dobry Bóg rozliczy was kiedyś za to, co zrobiliście”. Dziennikarz jednej z gazet publikowanej na terenie Nowego Orleanu dowiedział się o błaganiach aresztowanego. Postanowił przekonać wydawcę, aby zaaranżować spotkanie rzekomej matki chłopca, czyli Julie Anderson, z państwem Dunbar.
Kobieta przybyła do Luizjany 1 maja 1913 roku. Według jej słów minął już ponad rok od momentu, gdy zostawiła swojego syna Bruce'a pod opieką Williama Waltersa. Twierdziła, że mężczyzna miał się nim zająć tylko przez kilka dni. Nigdy nie wyraziła zgody na dłuższy pobyt chłopaka poza domem. Tymczasem Walters zniknął, a wraz z nim przepadł jej synek. Kobieta o całej sprawie dowiedziała się z prasy. W końcu przybyła do Luizjany, żeby zabrać swoje dziecko z powrotem do domu. Jednak podobnie jak Leslie Dunbar, także i Julia nie miała całkowitej pewności, że właśnie zobaczyła swojego syna. Chłopiec nie wykazał żadnej reakcji na widok matki. Po dłuższej chwili wahania, Julia przekonana, że matczyne serce czuje, co jest prawdą, oznajmiła, że to na pewno jej dziecko. Jednak prasa nie wybaczyła kobiecie tak łatwo tego momentu zwątpienia. Naprzeciw siebie stanęły więc dwie matki, z których każda rościła sobie prawo do kilkuletniego chłopca. Sytuacja porównywana była do zatargu kobiet rozstrzygniętego przez biblijnego króla Salomona. Niemożliwość podjęcia decyzji, czyje to dziecko, skutkowała skierowaniem sporu do wyższej instancji. Sprawą zajął się sąd. Wymiar sprawiedliwości miał do rozpatrzenia taki oto dylemat: czyim dzieckiem jest tajemniczy chłopiec? Sprawa konfliktu Andersonów i Dunbarów ponownie rozgrzała stanowe media do czerwoności. Gazety wyraźnie sympatyzowały z zamożniejszą rodziną. W prasie pojawiły się komentarze nieprzychylne Julii Anderson. Pisano, że niewykształcona matka trojga nieślubnych dzieci, które w dodatku miały różnych ojców, nie mogła być wiarygodna. Kobietę oskarżano o to, że na tej sprawie chciała tylko zarobić. Wyśmiewano jej wiejskie pochodzenie i wygląd. Julię wyzywano od desperatek, które żerują na nieszczęściu innych. W oczach społeczeństwa kobieta uchodziła za niemoralną, zepsutą do szpiku kości osobę, chcącą zburzyć spokój wzorowej katolickiej rodziny. Nie zabrakło także ostrzejszych komentarzy. Nawet zwierzęta nie zapominają o swoim potomstwie, a ta gruba, ordynarna wieśniaczka nie była pewna, czy to jej syn. Każde dziecko z innym. Widać, że dzieci to tylko przypadki w jej marnym życiu. Incydenty, których potem żałuje. Mówiła zupełnie bez emocji, o nadziei na to, że jej syn żyje. Takim samym tonem może wypowiedzieć się farmer, który wierzy, że tegoroczne zboże da dobry plon. Matczyne uczucia są jej zupełnie obce. Podczas trwającego procesu Julia miała okazję poznać wielu zaangażowanych w ten spór mieszkańców Appaloosis. Duża część z nich wierzyła w niewinność Waltersa, a tym samym nie zgadzała się z zarzutami kierowanymi przeciwko kobiecie. Mimo licznego grona ludzi wspierających Anderson, była ona na przegranej pozycji w zasadzie od samego początku. Podobnie jak William Walters, obciążony zarzutami uprowadzenia dziecka. Skazano go w błyskawicznym, trwającym niespełna 2 tygodnie procesie. Sąd nie dał wiary ani zeznaniom Waltersa, który wspierany przez rzesze świadków i zgromadzone dowody konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Prawa do wyłącznej opieki nad chłopcem przyznano Leslie i Percy'emu Dunbar. Załamana Julia nie posiadała środków finansowych na wznowienie postępowania sądowego. Po procesie wróciła w rodzinne strony do Poplarville w stanie Mississippi. Tam wkrótce wyszła za mąż, urodziła jeszcze kilkoro dzieci. Wszystkie mówiły o niej z wielką czułością. Anderson stała się gorliwą katoliczką, której starania przyczyniły się do budowy lokalnego kościoła. Pracowała także jako pielęgniarka i położna. Kobieta, choć odnalazła szczęście, nigdy nie zapomniała o Bruce'ie. Podtrzymywała pamięć o zaginionym synu wśród swoich pozostałych dzieci. Żyła z poczuciem ogromnej straty. Była przekonana o tym, że bogaci Dunbarowie zwyczajnie zawłaszczyli sobie jej potomka. Według niej była to kolejna, chwilowa zachcianka bogaczy.
Julia Anderson zmarła 1 lutego 1940 roku. Pochowano ją na cmentarzu w rodzinnym Poplarville. Dzięki apelacji swojego prawnika William Walters otrzymał prawo do ponownego rozpatrzenia jego sprawy. Oskarżyciel nie zdecydował się jednak na ponowny proces z uwagi na ogromne koszty poprzedniego postępowania sądowego. William został zwolniony z więzienia po 2 latach. Zmarł 7 kwietnia 1945 roku. Spoczął na cmentarzu w Pueblo, Colorado, tuż obok swojej żony. Krewni Waltersa twierdzili, że mężczyzna do końca uważał siebie za ofiarę tego zdarzenia. Domniemany Bruce Anderson został wychowany jako Bobby Dunbar. Kiedy dorósł, założył własną rodzinę. Miał 4 dzieci. Jednego z synów nazwał Robert Dunbar Jr. Jego rodzina wspominała, że mężczyzna pamiętał moment porwania i wielokrotnie im o tej sprawie opowiadał. Historia zyskała miano rodzinnej legendy. Bobby Dunbar zmarł 8 marca 1966 roku. Spoczął w Appaloosis w stanie Louisiana. Wdowa po mężczyźnie, Marjorie Dunbar, zmarła 28 lat później, w 1994 roku. Pochowano ją obok męża. Opowieść o losach cudownie przywróconego na łono rodziny Roberta Bobiego Dunbar być może nie miałaby dalszego ciągu, gdyby nie jego wnuczka, Margaret Dunbar Cartwright. Pochodząca z Winston-Salem w Karolinie Północnej kobieta, od wczesnego dzieciństwa była zafascynowana historią zaginięcia swojego dziadka. Uważała, że ta sprawa kryje jeszcze wiele tajemnic, których przez lata nikt nie zdołał wyjaśnić. Rodzinna tragedia stała się dla kobiety impulsem do podjęcia prywatnego śledztwa w sprawie ukochanego dziadka. W 1999 roku w katastrofie lotniczej zginął brat Margaret. Robert Dunbar Jr. wręczył wtedy córce album ze zbieranymi od lat wycinkami prasowymi. Obrazek z gazety wydanej w 1913 roku zwrócił szczególną uwagę kobiety. Rysunek zatytułowany Za 50 lat przedstawiał starszego mężczyznę, który siedział zamyślony w bujanym fotelu. Tuż obok niego klęczał mały chłopiec, który wpatrywał się w rozłożoną na podłodze gazetę. Dziecko zadawało mężczyźnie pytanie: Dziadku, czy kiedykolwiek poznamy prawdę o naszym rodowym nazwisku? Margaret wyznała po latach: Uderzyło mnie to jak grom z jasnego nieba. Ten chłopiec na rysunku. Zdawało mi się, że to mój zmarły brat. Za wszelką cenę musiałam dowiedzieć się, jaka jest prawda. Mimo oporów kilku członków rodziny Dunbar, którzy uważali, że nie warto przywoływać duchów przeszłości, Margaret rozpoczęła ponowną analizę dawnego zaginięcia. Uważnie przeszukiwała wszystkie dostępne informacje i próbowała dotrzeć do osób, które mogły znać szczegóły historii jej dziadka. Udało jej się zlokalizować dom należący kiedyś do obrońcy Williama Waltersa. Zastała w nim wnuczkę prawnika. Kobieta wciąż dysponowała oryginalnymi ponad 900-stronicowymi aktami sądowymi sprawy. Margaret Cartwright spędziła długie miesiące nad ich drobiazgową analizą. Dowiedziała się m.in. o istnieniu wielu świadków, którzy potwierdzali, że w dniu zaginięcia Bobiego, Walters i wędrujący z nim chłopiec o imieniu Bruce znajdowali się setki mil od miejsca zdarzenia. Ten mężczyzna nie mógł więc być sprawcą porwania. Kiedy kobieta skończyła czytać akta, wyznała, że płakała przez 2 tygodnie. Następnie udała się nad jezioro Swayze, do miejsca, gdzie jej dziadka widziano po raz ostatni. Zdała sobie sprawę, że jej tożsamość, wszystko co wierzyła latami, mogło okazać się tylko iluzją. Kobieta tak opowiadała o swojej podróży. Stojąc nad mokradłami Luizjany, uświadomiłam sobie, że jestem pierwszym członkiem rodziny Dunbar, który tak naprawdę sam przed sobą uczciwie przyznał, Bobby się tam utopił. Po prostu to czułam.
Odkrycie Margaret rozpaliło w niej iskierkę nadziei na odnalezienie prawdziwych krewnych swojego dziadka. Udało jej się dotrzeć do domniemanego przyrodniego rodzeństwa Bobiego. Jeden z synów Julie Anderson, 80-letni Hollis Rawls, wyraził zgodę na pobranie od niego próbki DNA. Hollis przypomniał sobie, że w 1944 roku Robert Dunbar odwiedził go w pracy. Podobne zdarzenie potwierdziła siostra 80-latka, Jules. Domniemany krewny pojawił się pewnego dnia na stacji obsługi samochodów, gdzie była zatrudniona. Długo wtedy rozmawiali. Również najmłodszy syn zaginionego, Gerald Dunbar, wspomniał ciekawą historię. Jego ojciec zatrzymał się kiedyś w okolicy Poplarville w stanie Mississippi. Gdy chwilę rozejrzał się po okolicy, miał stwierdzić, że właśnie stąd go zabrano. Margaret przypuszczała, że oprócz badań genetycznych należy również skierować oficjalne pismo do stanowych władz z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji. Kobieta potrzebowała jeszcze próbki DNA od któregoś z męskich potomków brata swojego dziadka. Porównanie tej próbki z materiałem uzyskanym od jednego z synów Bobiego miało dać definitywną odpowiedź na pytanie, czy dziadek Margaret pochodził z rodziny Dunbar. Śledztwo podzieliło członków rodziny. Część krewnych uważała, że przeprowadzanie takich badań to otwarcie puszki Pandory. Gerald Dunbar tak opowiadał o tej sytuacji. Mój ojciec umarł pogodzony ze swoim losem. Niezależnie od wyniku testu DNA, myślę, że i tak wszyscy odczujemy swego rodzaju stratę. Nie wiem komu i w czym miałoby się przysłużyć takie odkrycie. Michael Walters, daleki krewny skazanego w tej sprawie Williama Waltersa, również wypowiedział się na ten temat. Czy William to zrobił, czy nie? Ta wiedza niczego dla nas nie zmieni. Ale jeśli okaże się, że to nie on porwał małego, mamy szansę na niepodważalne oczyszczenie jego imienia. Osobiście chciałbym znać prawdę. Podobny pogląd na sprawę miał ojciec Margaret, emeryt Robert Dunbar Jr. Wielkie drzewo genealogiczne rodziny Dunbar wisiało w salonie jego domu w Kingston, niecałe 100 mil od miejsca zamieszkania bliskich Julie Anderson. Początki rodziny Dunbarów w Ameryce sięgały roku 1770, kiedy to jeden z jego przodków przybył do Karoliny Północnej ze Szkocji. 67-latek tłumaczył. Jeśli nie nazywam się Dunbar, chciałbym jeszcze w życiu zdążyć poznać kogoś z mojej drugiej rodziny. Przed śmiercią chciałbym wiedzieć, kim jestem naprawdę. Przypominam sobie rozmowę z ojcem. Było to gdzieś w latach 50. Byłem wtedy nastolatkiem. W rodzinie rozmawiało się wiele razy o tej historii. Zapytałem ojca, skąd wie, że jest prawdziwym Bobim Dunbarem. Pamiętam, jak spojrzał mi prosto w oczy i dość enigmatycznie odpowiedział. Wiem, kim jestem ja i kim jesteś ty. I nie liczy się nic więcej. Mimo protestów części rodziny, w końcu przeprowadzono badania DNA. Rezultat okazał się szokujący. Dziadek Margaret nie był genetycznie spokrewniony z familią Dunbar. Kolejne testy dowiodły, że mężczyzna znany jako Robert Bobby Dunbar Senior był w istocie Bruce'em Andersonem. Badań DNA nie można było podważyć. Tym samym potwierdziły się słowa nieżyjącego już wtedy Williama Waltersa. Mężczyzna był niewinny. Pytanie o motywacje kierujące działaniami Dunbarów w 1913 roku pozostawało nadal otwarte. Czy rozpacz po stracie dziecka spowodowała, że w osobie małego Bruce'a zobaczyli szansę na ponowną jedność w rodzinie i zignorowali pojawiające się od samego początku wątpliwości? Czy Julie Anderson nie uwierzono, bo była po prostu zbyt biedna? Można dyskutować o tym, że chłopcu przecież nie stała się żadna krzywda w nowej rodzinie.
Jednak czy rzeczywiście było mu tam lepiej niż z niezbyt majętną, ale bezspornie kochającą go matką? Kroniki rodziny Dunbar zawierają informacje o rozpadzie małżeństwa Lesi i Percy'ego, do którego doszło kilka lat po odnalezieniu ich syna. Percy miał wielokrotnie zdradzać żonę. W 1920 roku dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Zabił nożem człowieka. Lesi, nie mogąc znieść dalszych upokorzeń ze strony męża, zostawiła go jeszcze w tym samym roku. Dzieci zabrała ze sobą. Rodzina twierdziła, że bagaż emocjonalny przeżytych tragedii był dla niej zbyt duży i nieodwracalnie zmienił jej postrzeganie świata. Zdaniem Margaret, Percy, jak i jego żona, znali prawdę od samego początku. Dobrze wiedzieli, że źle rozpoznali swoje dziecko. Ich późniejszy los był według niej wynikiem żalu za utraconym synem i wyrzutami sumienia, że odebrali dziecko prawdziwej matce. Margaret Dunbar Cartwright mieszka z rodziną w Karolinie Północnej. Kobieta wystąpiła w wyemitowanej w 2008 roku audycji The Ghost of Bobby Dunbar, w której przedstawiała zebrane wyniki swojego wieloletniego śledztwa. Przypuszczała, że prawdziwy Bobby utopił się w bagnach Swayze, a następnie został pożarty przez aligatory. Dlatego nie odnaleziono po nim żadnych śladów. Wyjawiła też, że wyniki jej dochodzenia przyniosły radość rodzinie Anderson i Walters. Krewni Julie Anderson potraktowali rezultat badań DNA jako zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Z kolei potomkowie Williama Waltersa odetchnęli z ulgą. Ich przodek został pośmiertnie oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Cartwright otwarcie przyznała, że nieoczekiwany finał historii dziadka Bobiego wywołał ogromny zamęt w jej własnej familii. Dunbarowie mieli żal do Margaret, że ich rodzinne sekrety stały się przedmiotem publicznej debaty z udziałem tysięcy obcych ludzi. Zaginiony Robert Bobby Clarence Dunbar został oficjalnie uznany za zmarłego przez władze stanowe. Gdyby żył, miałby dziś 115 lat. Jego dokładny los pozostaje nieznany. Sprawa D.B. Coopera. Wszystko zaczyna się 24 listopada 71 roku. To dzień przed amerykańskim świętem dziękczynienia. Na lotniskach w całym kraju panuje wzmożony ruch. Podróżni chcą jak najszybciej dotrzeć do domów, by rozpocząć świętowanie. Lot numer 305 z Portland do Seattle obsługiwany jest przez linie lotnicze Northwest Orient. Jeden z biletów na rejs zakupił około 40-letni mężczyzna, przedstawiający się jako Dan Cooper. Ma około 180 cm wzrostu. Ubrany jest w czarny długi płaszcz, ciemny garnitur i starannie wyprasowaną białą koszulę. Do tego czarny krawat ze spinką z masy perłowej. Spojrzenie dżentelmena ukryte jest za ciemnymi okularami. W ręku trzyma aktówkę. Mężczyzna wygląda jak typowy biznesmen w podróży służbowej. Lot 305 to jedna z najkrótszych tras, jaką obsługują linię Northwest Orient. Przy sprzyjających warunkach pogodowych samolot powinien dotrzeć do celu w pół godziny. Odległość dzieląca Portland i Seattle to około 280 km. Dan Cooper płaci za bilet niecałe $19. Zajmuje miejsce numer 18E na tyłach samolotu. Boeing 727 wypełniony jest jedynie w 30%. Podróżuje nim łącznie 36 pasażerów. Mężczyzna z aktówką nie wzbudza żadnych podejrzeń. Z lewej strony za jego siedzeniem, tuż obok drzwi do tylnych schodów samolotu, znajduje się stewardessa Florence Schaffner. Czekając na start, Cooper zamawia drinka.
Chwilę po starcie prosi do siebie Schaffner i wręcza jej wiadomość zapisaną na kartce papieru. Początkowo stewardessa niezbyt przejmuje się treścią listu. Jest przekonana, że kolejny podróżujący z nią flirtuje i zapisał na kartce swój numer telefonu. Takie sytuacje wielokrotnie zdarzały się kobiecie. Florence Schaffner chowa więc notatkę do kieszeni. Cooper, niewiele myśląc, zwraca się do niej takimi słowami. Lepiej niech pani rzuci na to okiem. Zaintrygowana stewardessa odczytuje liścik. Wiadomość sporządzona dużymi literami i równym pismem brzmi następująco. Mam przy sobie bombę i użyję jej w razie konieczności. Chciałbym, żeby pani usiadła przy mnie. Zostaliście porwani. Notatka zawiera także precyzyjne instrukcje co do okupu, jakiego żąda porywacz. Ma dostać 200 tysięcy dolarów w nieoznakowanych banknotach i 4 zestawy spadochronów, 2 główne oraz 2 awaryjne. Okup należy przekazać, gdy samolot wyląduje na lotnisku Tacoma w Seattle. W przeciwnym wypadku ładunek zostanie zdetonowany. Schaffner chce się upewnić, że Cooper nie blefuje. Na jej prośbę porywacz otwiera swoją walizkę. Stewardessa zezna później, że zobaczyła w aktówce coś przypominającego baterię, 8 innych mniejszych podłużnych przedmiotów oraz zwój kabli. Przerażona kobieta przechodzi do kokpitu i informuje o żądaniach porywacza. Pilot William Scott natychmiast kontaktuje się z lotniskiem Tacoma w Seattle. O kryzysowej sytuacji na pokładzie Boeinga 727 zostaje błyskawicznie powiadomiona policja oraz FBI. W tamtych latach FBI doradzało, jak negocjować z porywaczami, ale ostateczna decyzja co do zapłaty okupu należała i tak do zarządu linii lotniczych. Prezes Northwest Orient Airlines zalecił załodze feralnego lotu pełną współpracę z porywaczem oraz deklaruje gotowość do spełnienia wszystkich jego żądań. Cooper żąda, aby pilot samolotu wstrzymał się z lądowaniem do momentu, gdy pieniądze i spadochrony dotrą na lotnisko. Tajemniczy mężczyzna sprawia przy tym wrażenie spokojnego i zrelaksowanego. Nieśpiesznie popija zamówionego drinka i pali papierosy. Kapitan Scott, aby zapobiec panice na pokładzie, informuje, że z przyczyn technicznych lądowanie nieco się opóźni. Samolot krąży ponad 2 godziny nad zatoką Puget Sound. W tym samym czasie na ziemi trwają gorączkowe przygotowania do spełnienia warunków, jakie postawił porywacz. Na pasie lotniska pojawiają się samoloty służb ratunkowych. FBI odbiera z wielu banków w Seattle 10 tysięcy nieoznakowanych 20-dolarowych banknotów. Służby decydują się wręczyć Cooperowi egzemplarze wydrukowane w większości w 1969 roku o numerach seryjnych zaczynających się na literę L. 20-dolarówki wyemitowane przez Bank Rezerwy Federalnej San Francisco zostały przepuszczone przez urządzenie rejestrujące numery seryjne. Funkcjonariusze liczą, że w ten sposób uda im się namierzyć pieniądze, które prędzej czy później zacznie wydawać Cooper. Początkowo planowano przywieźć porywaczowi spadochrony wojskowe z bazy sił powietrznych McCord. Dan Cooper chce jednak egzemplarze cywilne. Agenci federalni zastanawiają się, po co mężczyźnie aż 4 spadochrony. Spekulują, czy wśród pasażerów lotu 305 są jacyś jego wspólnicy. W końcu odpowiedni sprzęt został pozyskany z miejscowej szkoły spadochroniarskiej. Cooper instruuje pilota Boeinga, aby ten podkołował samolot do odległej części pasa startowego oraz przyciemnił światła w kabinie. Taki zabieg ma uniemożliwić policyjnym snajperom oddanie celnego strzału. Po jakimś czasie kontrola ruchu lotniczego zostaje powiadomiona o kolejnym żądaniu tajemniczego porywacza. Pieniądze i spadochrony ma dostarczyć jedna osoba. Samolot ląduje w Seattle o godzinie 17:39. Miejscowy kierownik linii lotniczych wręcza spadochrony i plecak z pieniędzmi stewardessie Tinie McLow, stojącej na schodach wysuwanych z ogona samolotu.
opakunek pełen dolarów jest dość ciężki. Waży około 10 kg. Podczas niezbędnego tankowania samolotu urzędnik Federalnej Administracji Lotnictwa prosi Coopera o zgodę na wejście na pokład. Ten jednak zdecydowanie odmawia. Jego podejrzenia wzbudza też zbyt długie w jego opinii napełnianie zbiorników paliwa. Grozi, że wysadzi samolot. Dlatego mechanicy starają się przyspieszyć cały proces. Po sprawdzeniu zawartości plecaka, Cooper zgadza się na uwolnienie wszystkich pasażerów oraz części załogi. Na pokładzie pozostają kapitan William Scott, pierwszy oficer Bob Ratajczak, mechanik pokładowy Anderson oraz stewardessa Tina McLow. Rozpoczynają się burzliwe dyskusje z porywaczem na temat dalszego lotu. Dan Cooper każe załodze wystartować o 19:40 i lecieć do Meksyku z prędkością 170 węzłów, około 320 km na godzinę. Chce, aby samolot poruszał się na wysokości nie większej niż 3000 metrów, czyli zdecydowanie poniżej normalnej wysokości przelotowej, z wysuniętym podwoziem i klapami w pozycji 15 stopni. Bob Ratajczak ocenił, że przy parametrach proponowanych przez porywacza zbiorniki paliwa maszyny zostaną opróżnione już po 1000 mil. Cooper zgadza się na międzylądowanie w Reno, stan Nevada, aby uzupełnić zapasy paliwa. Porywacz kieruje do kapitana Scotta kolejny postulat. Chce, aby podczas lotu kabina pasażerska nie była szczelnie zamknięta. Pozwoli to uniknąć gwałtownego przepływu powietrza przy próbie opuszczenia samolotu. Cooper chce także, aby tylne schody samolotu pozostały otwarte. Załoga odmawia ze względów bezpieczeństwa. Ku zdumieniu pilotów, Dan Cooper twierdzi, że schody otworzy sam, gdy Boeing 727 będzie w powietrzu. Gwałtowne opady deszczu i szalejąca burza z piorunami sprawiały, że był to wyjątkowo trudny lot. Za Boeingiem 727 podążają dwa myśliwce F-106. Niestety pilotom ponaddźwiękowych maszyn trudno jest lecieć z tak niewielką prędkością. Stewardessa Tina McLow pomaga porywaczowi otworzyć drzwi, które prowadzą do schodów z tyłu samolotu. Przerażona kobieta obawia się, że Cooper wypchnie ją za chwilę z pokładu Boeinga. Tymczasem porywacz chce pozostać sam w kabinie pasażerskiej. Stewardessa zostaje odesłana do kokpitu. Od tej pory Cooper kontaktuje się z załogą wyłącznie za pomocą łączności pokładowej. Tina McLow, zanim odejdzie, zdoła jeszcze zauważyć kątem oka, jak Dan Cooper owija się liną wokół pasa. Kobieta przypuszcza, że porywacz będzie chciał przywiązać do siebie pakunek z pieniędzmi. Niedługo później załoga zauważa świecącą się kontrolkę wskazującą uruchomienie mechanizmu schodów ogonowych. W używanych w tamtych latach systemach nie stosowano zabezpieczeń kontrolujących otwieranie tylnych schodów. Zatem nic nie stało na przeszkodzie, aby wysunąć je podczas lotu. Załoga obawia się, że Cooper, zanim wyskoczy, zdetonuje bombę w samolocie. Kapitan pyta przestępcę, czy może coś dla niego zrobić. W odpowiedzi słyszy krótkie i stanowcze – nie. Kilkanaście minut po godzinie 20:00 załoga dostrzega zmianę ciśnienia w kabinie. Ponad pół godziny po starcie Boeinga w Seattle, Dan Cooper opuszcza schody i przepada bez wieści. Z powodu fatalnych warunków pogodowych wojskowe myśliwce nie zdołały uchwycić dokładnego momentu oraz miejsca skoku Coopera. Według FBI porywacz opuścił pokład około 20:13 w południowo-zachodniej części stanu Waszyngton. Około 22:15 Boeing 727 bezpiecznie ląduje w mieście Reno. Schody wloką się po pasie startowym. Nie zostały zaprojektowane do użycia w powietrzu i można było je zamknąć dopiero po wylądowaniu. Lotnisko jest otoczone przez FBI i policję. Agenci dokładnie przeszukują każdy zakamarek samolotu. Na pokładzie pozostało wiele odcisków palców. Brakowało jednak 100% pewności, że należą one do Dana Coopera.
Znaleziono także krawat ze spinką oraz dwa spadochrony, których nie zabrał porywacz. Zlokalizowano również kilka niedopałków papierosów. Wraz z przestępcą zniknęła jego walizka i oczywiście torba z okupem. Rozpoczyna się śledztwo o kryptonimie Norjak, które wiele lat później FBI określi jako jedno z najdłuższych i najbardziej wyczerpujących dochodzeń w historii. Na podstawie zeznań pasażerów oraz personelu pokładowego zostaje sporządzony portret pamięciowy porywacza. Przez kilka kolejnych miesięcy FBI i żołnierze US Army prowadzą skrupulatne przeszukania strefy, w której mógł wylądować Cooper. Tajemniczy mężczyzna zdawał się dobrze znać okolice Seattle. Świadczy o tym fakt, że rozpoznał miasto Tacoma z powietrza, gdy Boeing okrążał zatokę Puget Sound. Wiedział także, gdzie znajduje się baza sił powietrznych McCord. FBI początkowo zakłada więc, że Cooper miał wojskowe doświadczenie. Ze względu na jego precyzyjne wypowiedzi dotyczące działania samolotu oraz orientację na trasie lotu Boeinga, agenci przypuszczają, że mógł być weteranem amerykańskich sił powietrznych. Jednak który doświadczony wojskowy zdecydowałby się na tak niebezpieczny skok, kiedy dookoła szalała burza z piorunami, a widoczność była bliska zeru? Dodatkowo doszło do pomyłki podczas organizowania spadochronów, które przekazano Cooperowi. Jeden z dwóch rezerwowych egzemplarzy był atrapą, wykorzystywaną do ćwiczeń w szkołach lotnictwa. Spadochron ten nie został odnaleziony podczas przeszukania Boeinga w Reno. Cooper prawdopodobnie nie zauważył tej pomyłki. Zdaniem agentów, doświadczony skoczek rozpoznałby, że taki egzemplarz nie nadaje się do użytku. Również tożsamość porywacza wzbudza wątpliwości FBI. Próbują ustalić, czy dane, pod którymi figurował tajemniczy pasażer, mają jakieś znaczenie. Analizując policyjną bazę danych, śledczy docierają do mężczyzny z Oregonu o nazwisku Cooper. Był notowany za drobne kradzieże. Szybko jednak ustalono, że nie miał nic wspólnego z porwaniem Boeinga. Dziennikarz lokalnej gazety James Long omyłkowo nazwał porywacza DB Cooperem. Ten drobny błąd później powtórzono i utrwalono w mediach ogólnokrajowych. Spekulacje dotyczące narodowości i prawdziwej tożsamości zuchwałego przestępcy nie ustawały. Agenci federalni zaczęli przypuszczać, że Cooper to jedynie pseudonim, pod jakim ukrył się zagadkowy pasażer. FBI odkrywa, że nazwisko może wywodzić się od popularnej belgijskiej serii komiksów wydawanej w języku francuskim. Tytułowym bohaterem tych opowieści jest pilot Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, Dan Cooper. Bierze on udział w wielu heroicznych misjach. Komiksy te nigdy nie zostały przetłumaczone na język angielski. Spekulowano zatem, że przestępca zetknął się z nimi, odbywając służbę wojskową w Europie. Mógł mieć także powiązania z Kanadą, gdzie jednym z języków urzędowych jest właśnie francuski. Nie udało się jednak odnaleźć mocnych dowodów na poparcie tej teorii. Ralph Himmelsbach, emerytowany agent FBI, twierdził, że oszuści i inni przestępcy, którzy kradną duże sumy pieniędzy, prawie zawsze decydują się na to, bo pilnie potrzebują gotówki. Sytuacja ekonomiczna takich ludzi zazwyczaj jest fatalna. Przeszukanie bazy osób zaginionych także nie przynosi odpowiedzi na pytanie o tożsamość porywacza. W weekend Święta Dziękczynienia nikt nie zgłosił zaginięcia osoby odpowiadającej rysopisowi poszukiwanego. Znając numery seryjne banknotów przekazanych Cooperowi, FBI próbuje namierzyć gotówkę z okupu. Śledczy sprawdzają każdą, nawet pozornie błahą wskazówkę, związaną z potencjalnym miejscem pobytu przestępcy. Ich ogromne wysiłki okazują się jednak daremne. Detektywi nie wierzyli, że ktokolwiek mógłby przeżyć skok z samolotu w środku nocy przy gwałtownej burzy i bardzo niskiej temperaturze. Ale nie odnaleziono ciała porywacza. Wyglądało to tak, jakby Dan Cooper dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Nadzieja na potencjalny przełom w tej zagadkowej sprawie nadchodzi niemal 6 lat później. W
1978 roku myśliwy natrafia na plastikową tablicę z instrukcją opuszczania schodów znajdujących się w tylnej części samolotu. Niecodzienne znalezisko odkryto w Górach Kaskadowych, jakieś 15 km na zachód od wulkanu Mount St. Helens w stanie Waszyngton. Była to trasa lotu uprowadzonego Boeinga. Mimo intensywnych badań instrukcji, ten trop nie doprowadził śledczych do rozwiązania zagadki. Udało się jedynie potwierdzić, że tablica pochodziła z Boeinga 727-100, a więc dokładnie tego samego modelu, z którego wyskoczył Cooper. Instrukcja prawdopodobnie oderwała się od maszyny na skutek gwałtownych podmuchów wiatru. Zagadkowe odkrycie podsyciło zainteresowanie historią lotu numer 305 i posłużyło za inspirację do stworzenia filmu pod tytułem W poszukiwaniu D.B. Coopera z 1981 roku. Mimo braku postępu w śledztwie, FBI w dalszym ciągu sprawdza każdą nową wskazówkę. Kolejny trop pojawia się w lutym 1980 roku. Na policję zgłaszają się rodzice 8-letniego Briana Ingrama. Relacjonują, jak całą rodziną spędzali wakacje w okolicy plaży Tenabar nad rzeką Columbia, niedaleko Vancouver w stanie Waszyngton. Brian przygotowywał się do ogniska, które chciał rozpalić wraz ze swoim wujkiem. W tym celu rozgarniał piasek nad brzegiem rzeki. Wtedy natrafił na paczki zwiniętych w rulon banknotów. Rodzice chłopca przekazali znalezisko lokalnej policji. Łączna wartość gotówki wyniosła $5,800. Badania przeprowadzone przez FBI potwierdziły, że są to pieniądze z okupu Dana Coopera. Numery seryjne banknotów zgadzały się z tymi zarejestrowanymi niemal 9 lat wcześniej. W jednym z rulonów brakowało 10 $20. Gotówka uległa częściowemu zniszczeniu z powodu długotrwałego działania wilgoci. Jednak gumki, którymi związano banknoty, znajdowały się w dobrym stanie. Zaangażowany do sprawy wybitny geolog dr Leonard Palmer próbował wyjaśnić zagadkę znaleziska z Tenabar. Między rokiem 71, kiedy porwano Boeinga, a 1980, gdy odkryto banknoty, regulowano koryto rzeki Columbia. W 1974 roku, na skutek prowadzonych prac inżynieryjnych, do Tenabar transportowano duże ładunki piasku. Dr Palmer w oficjalnym raporcie dowodził, że pieniądze znaleziono w górnej warstwie przywiezionego piasku. Nie udało się precyzyjnie ustalić, jak długo banknoty leżały na plaży. Niektórzy pasjonaci sprawy D.B. Coopera uważają, że to sam porywacz podrzucił część okupu, aby zmylić śledczych. Agent federalny Larry Carr tak skomentował badania odnalezionej gotówki. Nie ma żadnego konkretnego dowodu na to, aby kategorycznie stwierdzić lub zaprzeczyć, że banknoty odkryte na plaży Tenabar znalazły się tam za sprawą działań człowieka. Jeżeli nie człowiek jest odpowiedzialny za jej transport, musiały się dostać tam siłą natury. Sądząc po położeniu oraz stanie odnalezionych banknotów, można jedynie przypuszczać, że przechowywano je w dobrych warunkach, zanim dotarły na brzeg rzeki. FBI przypuszczało, że Cooper mógł zgubić część gotówki podczas lądowania lub ucieczki. Ameryka latami żyła sprawą D.B. Coopera, historią, w której nic nie było jasne. Szanse na rozwiązanie tej trudnej zagadki malały z każdym kolejnym rokiem. Linie Northwest Orient wyznaczyły nagrodę w wysokości $25,000 za informacje, które przyczynią się do ujęcia porywacza. Wizja dużej gotówki rozpaliła wyobraźnię Amerykanów. Do służb napływało tysiące listów wskazujących domniemanych sprawców tej głośnej sprawy. FBI na podstawie zebranych informacji wytypowało ponad 800 podejrzanych. Dwa nazwiska, Richard Floyd McCoy Jr. oraz Robert Rackstraw, budziły szczególne emocje. Richard Floyd McCoy Jr. to weteran wojenny. Dwukrotnie przebywał na misji w Wietnamie.
Podczas drugiego pobytu w Azji był pilotem śmigłowca, miał więc duże doświadczenie związane z lotnictwem. Po zakończeniu służby wojskowej pełnił funkcję chorążego w Gwardii Narodowej stanu Utah. Jednak nie tylko jego wojskowa przeszłość zwróciła uwagę służb. McCoy w kwietniu 1972 roku dokonał brawurowego porwania samolotu, łudząco podobnego do sprawy D.B. Coopera. Mężczyzna wsiadł na pokład Boeinga 727 w Denver. Groził, że ma przy sobie broń palną i granat. Zażądał 4 spadochronów i $500,000. Okup przekazano na międzynarodowym lotnisku w San Francisco. Po ponownym starcie maszyny, McCoy wyskoczył z samolotu w okolicach miasta Provo. Popełnił jednak kilka błędów. Jego odciski palców zabezpieczono na gazetach, które czytał podczas lotu. Na pokładzie znaleziono również odręcznie spisany plan porwania maszyny. Śledztwo wykazało, że McCoy groził załodze Boeinga nienaładowanym pistoletem i atrapą granatu. Przestępca nie cieszył się długo wolnością. Aresztowano go już kilka tygodni później. W jego mieszkaniu znaleziono pieniądze z okupu. Za to spektakularne przestępstwo porywacza skazano na 45 lat pozbawienia wolności. Ale już w 1974 roku wraz z grupą wspólników McCoy zdołał uciec z więzienia. Odnaleziono go po kilku miesiącach w Virginia Beach, gdzie został zastrzelony podczas pościgu. Mężczyzna nigdy nie przyznał się, że jest D.B. Cooperem. Dowody wskazują na to, że w dniu pamiętnego lotu 305 był w zupełnie innym miejscu. Przez długie lata głównym podejrzanym był Robert Rackstraw. Urodzony w Ohio mężczyzna miał barwny życiorys. Nie brakowało w nim zaskakujących zwrotów akcji. Porzucił naukę na rzecz kariery wojskowej. Był spadochroniarzem, specjalistą od materiałów wybuchowych i operacji taktycznych. Brał udział w wojnie w Wietnamie. W 1971 roku z powodu licznych wykroczeń został wydalony ze służby. Dopuścił się m.in. fałszowania dokumentacji, nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi, a także wystawiania podrobionych czeków. Po utracie posady w armii zajmował się różnymi rzeczami. Został prywatnym instruktorem nurkowania, a następnie pilotem samolotu w Iranie. Wkrótce wszedł w konflikt z prawem. Władze USA zatrzymały go pod zarzutem kradzieży materiałów wybuchowych. Szybko do listy kryminalnych zarzutów dołącza przestępstwo najcięższego kalibru. Robert został oskarżony o zabójstwo ojczyma, trzeciego męża swojej matki, Filipa Rockstrowa. Okoliczności morderstwa nie są do końca jasne. Kilka lat przed śmiercią ojczym wraz z przybranym synem założyli wspólny biznes, dokładnie firmę budowlaną w Valley Springs. Interesy szły całkiem nieźle, aż do momentu, kiedy Philip Rackstraw zorientował się, że jego pasierb okrada klientów. Niedługo później starszy ze wspólników zapadł się pod ziemię. Brat Filipa zgłosił zaginięcie na policji. Robert, pytany o miejsce pobytu swojego ojczyma, odpowiada, że ten poleciał odpocząć na Hawaje. Rzeczywistość była zupełnie inna. Śledztwo wykazało, że Philip Rackstraw został zastrzelony. Kula trafiła go w tył głowy. Głównym podejrzanym stał się oczywiście Robert. Na salę sądową w dniu rozprawy wjechał na wózku inwalidzkim. Przekonywał wszystkich, że jest zasłużonym dla kraju weteranem wojennym. Pokazał liczne odznaczenia wojskowe, z których większość, jak się później okazało, była fałszywa. Wygłosił emocjonalną przemowę na temat swojego drogiego ojczyma. Zaznaczył, że znajdzie tego, kto odpowiada za to zabójstwo. Ława przysięgłych, wzruszona postawą Roberta Rockstrowa, uznaje, że jest niewinny. Pomimo prawomocnego wyroku, siostra zamordowanego nadal uważała, że to właśnie pasierb zabił ojczyma, aby uniknąć odpowiedzialności za przekręty w firmie. Podobnego zdania była eksmałżonka weterana wojennego. Dodajmy, że w jego kartotece odnotowano przypadki przemocy domowej. Wkrótce po uniewinnieniu Rackstraw próbował sfingować własną śmierć. Rozbił wypożyczoną awionetkę nad zatoką Monterey. Kilka miesięcy później śledczy znajdują go całego i zdrowego. Usłyszał wówczas kolejne zarzuty i trafił na ponad 2 lata do więzienia.
istnieje wiele podobieństw pomiędzy DB Cooperem a Rockstrollem. Nie zgadza się jednak wiek. W 1971 roku miał 28 lat, a porywacz według zeznań świadków około 40. W latach 70. reporter jednej z gazet zapytał nawet Roberta, czy potwierdza, że to on jest Cooperem. Ten udzielił enigmatycznej odpowiedzi. Nie wykluczam tego. Zafascynowany sprawą dziennikarz śledczy Thomas Colbert był przekonany, że Rockstrow jest słynnym przestępcą. Zebrał ponad 40-osobowy zespół ekspertów, wśród których znalazło się kilku byłych agentów FBI. Podczas własnego dochodzenia znaleźli szereg dowodów, które miały potwierdzać winę Roberta Rockstrolla. Między innymi poddano analizie grafologicznej korespondencję pochodzącą rzekomo od Dana Coopera, która przez lata spływała do amerykańskich redakcji. Colbert założył, że jeśli przestępca przeżył skok, z pewnością chciałby o sobie przypomnieć i chwaliłby się brawurową kradzieżą. Pierwszy z listów ukazał się na łamach Reno Gazette. Autor wiadomości dziękował za gościnność mieszkańców okazaną mu po porwaniu samolotu. FBI krytycznie podeszło do wielu z tych listów, określając je mianem niedorzecznych. Agenci zbadali jednak część wiadomości, bo wspomniano w nich o faktach nieznanych opinii publicznej. Zespół Thomasa Colberta powiązał pojawiające się w listach kody z życiorysem Roberta Rockstrolla. FBI nie zgodziło się jednak z tymi rewelacjami. Podważono metodologię zespołu badawczego, uznając, że pod ich tezę można dopasować w zasadzie każdego podejrzanego. Thomas Colbert opisał własne śledztwo w książce pod tytułem The Last Master Outlaw. Zagadkę lotu 305 Rockstrolla zabrał do grobu. Zmarł w 2019 roku w wieku 75 lat. Thomas Colbert przesłał rodzinie podejrzanego dość osobliwe kondolencje. Chociaż ja i mój zespół jesteśmy głęboko przekonani o tym, że właśnie odszedł prawdziwy Dan Cooper, nie zapominajmy, że Robert Rockstrolla był także kochającym ojcem, mężem, dziadkiem i pradziadkiem. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia całej rodzinie Roberta. Colbert oficjalnie zakończył wtedy swoje śledztwo. Do dziś stanowczo twierdzi, że to on rozwikłał największą zagadkę w dziejach FBI. Oskarża służby, że jedynym powodem nieuznania wyników jego pracy jest wstyd, że to nie słynne FBI, a zwykły dziennikarz przyczynił się do wytropienia Dana Coopera. Przedłużające się śledztwo pochłaniało coraz większe koszty. Nie ustalono jednak żadnego konkretnego dowodu co do dalszych losów Dana Coopera. Agent Lawrence Carr z oddziału FBI w Seattle powiedział: to jedyna nierozwiązana sprawa porwania samolotu w USA. FBI dąży do tego, by sprawy kryminalne miały stuprocentową wykrywalność. Jesteśmy zdeterminowani i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać tę zagadkę. W 2009 roku powstała nowa grupa badawcza – Cooper Research Team. Na jej czele stanął paleontolog Tom Kay. Zespół składał się z wybitnych naukowców, którzy zaoferowali FBI pomoc w ponownej analizie zebranych dowodów przy użyciu najnowszej technologii. Za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia. Drobiazgowej analizie zostaje poddany krawat znaleziony na pokładzie Boeinga. Przy pomocy mikroskopu elektronowego zbadano setki drobnych cząstek pozostałych na krawacie. Zidentyfikowano na nim zarodniki rośliny z rodziny widłakowatych. Przypuszczalnie pochodziły one z jakiegoś leku. Znaleziono też ślady metali, bizmutu i aluminium. W 2011 roku Tom Kay ogłasza, że na krawacie zostają zidentyfikowane także cząsteczki tytanu. Ten metal nie był powszechnie używany w przemyśle w latach 70. Pojawiają się kolejne domysły dotyczące zawodu porywacza. Tytan wykorzystywany był często przez zakłady chemiczne. W połączeniu z aluminium służył do przechowywania wyjątkowo żrących substancji. Przypuszczano, że Cooper mógł zawodowo zajmować się obróbką metali. Rok 2017 przynosi kolejne informacje o właścicielu tajemniczego krawata.
Wśród zabezpieczonych cząstek naukowcy odnajdują tak rzadkie substancje jak siarczan ceru i strontu. W latach 70. wykorzystywano je podczas produkcji samolotów, takich jak Boeing. Można więc domniemywać, że Dan Cooper pracował w przemyśle lotniczym. To wyjaśniałoby jego obszerną wiedzę z zakresu budowy i działania porwanego Boeinga 727. Ponadto wspomniane wcześniej związki chemiczne wykorzystywały też fabryki produkujące kineskopy. W 1971 roku w Portland, gdzie rozpoczął się lot 305, znajdowały się przynajmniej dwie takie firmy. Czy Dan Cooper był ich pracownikiem? Tego nie udało się potwierdzić. Tysiące Amerykanów zafascynowanych tajemniczą aurą otaczającą tę sprawę prowadziło śledztwa na własną rękę. Historia Dana Coopera obrosła w USA legendą. Porywacza porównuje się do Robin Hooda, który okradł bogatych i udowodnił, że można oszukać system. W Vancouver, stan Waszyngton, corocznie odbywa się festiwal CooperCon na cześć nieuchwytnego przestępcy. To 3 dni pełne dobrej zabawy, a także naukowych prezentacji i wielu opracowań dotyczących tej sprawy. Na festiwal przybywają tłumnie eksperci oraz autorzy książek, których zainspirowała zagadka lotu 305. Wydarzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciąga do Vancouver rzesze turystów z całego świata. W 2016 roku FBI formalnie zamknęło trwające 45 lat śledztwo o kryptonimie Norjak. Całe dochodzenie kosztowało więcej niż suma, której zażądał Dan Cooper w ramach okupu. Emerytowany agent Ralph Himmelsbach stwierdził: musimy zaakceptować taką możliwość, że już niczego więcej się w tej sprawie nie dowiemy. Wydaje mi się, że po prostu trzeba z tym jakoś żyć. Agenci podkreślają, że śledztwo zostanie wznowione, jeśli tylko pojawią się jakieś nowe, przełomowe informacje. Dowody rzeczowe zebrane podczas wieloletniego pościgu za Cooperem są zabezpieczone w głównej siedzibie FBI. Choć zagadka Dana Coopera nie została rozwiązana, to całe zdarzenie przyczyniło się znacząco do zmian w lotnictwie. Wprowadzono szczegółową kontrolę bagaży pasażerów, zamontowano wykrywacze metali oraz zaostrzono kontrolę dokumentów podczas odprawy. Federalna Administracja Lotnictwa zastosowała istotne usprawnienie we wszystkich samolotach typu Boeing 727. Maszyny te posiadają specjalny klin, uniemożliwiający wysunięcie schodów podczas lotu. Ten element został nazwany Cooper Vane. Dan Cooper zmienił lotnictwo, choć sam pozostał nieuchwytny. Sprawa Judith Barcy. Joseph Barcy przyszedł na świat 26 listopada 1932 roku w przemysłowej dzielnicy miasta Mezőkövesd na Węgrzech. Kraj znajdował się wówczas pod rządami autorytarnego admirała Miklosa Hortiego. Dzieciństwo ojca przyszłej gwiazdki kina naznaczone było biedą i poniżeniem. Joseph był nieślubnym dzieckiem, nigdy nie poznał swojego ojca. Stał się przez to obiektem drwin wśród rówieśników. Również nauczyciele go nie oszczędzali. Jako nastolatek popadł w liczne konflikty z prawem. Edukacja przychodziła mu z wielkim trudem. Dorastający chłopak przejawiał zdolności muzyczne. Grywał na banjo i skrzypcach. Jego matki nie stać było jednak na profesjonalną edukację muzyczną syna. Wybuch powstania na Węgrzech w 1956 roku, krwawo stłumionego przez zbrojną interwencję armii radzieckiej, ostatecznie pozbawił Josepha złudzeń. W rodzinnym kraju nic dobrego go nie czekało. Zdecydował się na emigrację. Wyruszył do Francji, podejmował się różnych zajęć, jednak nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej. Jego trudny charakter nie był tajemnicą. Mężczyzna łatwo wpadał w gniew. Nie utrzymywał z nikim bliższych relacji.
Jednak już wkrótce poznał Klarę, która także uciekła z Węgier w poszukiwaniu lepszego życia. Para pobrała się i zamieszkała w Nowym Jorku. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, syn Barna i córka Agnes. W związku nie układało się w zasadzie od samego początku. Amerykański sen okazał się mrzonką. Los emigrantów naznaczony był ciężką pracą fizyczną, za marne wynagrodzenie, od rana do późnych godzin nocnych. Rozgoryczony smutną codziennością Joseph coraz częściej zaglądał do kieliszka. Jego problem z alkoholem był przyczyną wielokrotnych zwolnień z pracy. Wkrótce pogłębił się też jego kryzys psychiczny. Swoje niepowodzenia zaczął odreagowywać najpierw na Klarze, a potem na maluchach. Groził żonie, że spali ich wszystkich w domu, a jeśli ta zdecyduje się odejść, zabije samego siebie i dzieci. W 1969 roku, podczas jednej z pijackich awantur, Joseph uderzył małżonkę w głowę żeliwną patelnią. Zastraszona kobieta pod nieobecność agresywnego partnera uciekła z dziećmi do Arizony. Mężczyzna podążył za rodziną, błagał Klarę, aby wróciła z nim do domu. Obiecywał przy tym poprawę i zapewniał, że zerwie z nałogiem. Kobieta była jednak nieugięta. Za dużo widziała i zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie dla wszystkich stanowił nieobliczalny alkoholik. Klara złożyła podanie o rozwód, który wkrótce stał się faktem. Joseph kolejny raz zmienił miejsce zamieszkania. Tym razem wyruszył do Kalifornii. Zdobył tam posadę hydraulika. Po pracy przesiadywał w okolicznych barach. To właśnie w jednym z nich pewnego wieczoru w 1976 roku poznał swoją rodaczkę, śliczną węgierską kelnerkę Marię Wirowacz. Kobieta przyleciała do Stanów kilka lat wcześniej. Ameryka zawsze jej się podobała, snuła marzenia o celebryckim życiu, była wielką fanką filmów i różnych postaci telewizyjnych. USA stały się jej jedyną nadzieją na spełnienie marzeń o karierze aktorskiej. Chciała też zostawić za sobą trudną przeszłość. Joseph bardzo jej zaimponował, regularnie przychodził do lokalu, w którym pracowała piękna kelnerka. Ten pewny siebie postawny mężczyzna był duszą towarzystwa, stawiał kolejki klientom baru. Marii wydawało się, że ktoś taki zapewni jej bezpieczeństwo. Kobieta bardzo chciała na nowo ułożyć swoje życie po burzliwym rozwodzie. Desperacko pragnęła stabilizacji. Chciała też zostać matką. Między nią a Josephem szybko zaiskrzyło. Zaczęli się spotykać, mieli wiele wspólnych tematów do rozmów. Łączyło ich pochodzenie, rozpad wieloletniego związku, a także trudne dzieciństwo. Maria pochodziła z przemocowej rodziny. Jej ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się nad matką. Początkowo wydawało się, że Joseph ją bardzo dobrze rozumie. Tułaczy los emigranta z pewnością łatwiej było im znieść we dwoje. Pobrali się w sierpniu 1977 roku. Mężczyzna nie utrzymywał żadnego kontaktu z Klarą i dziećmi z poprzedniego związku. W pierwszym roku małżeństwa Joseph i Maria dogadywali się dość dobrze. Brat kobiety powiedział, że jej partner potrafił być czarujący. Z kolei jego znajomy, Peter Kivlen, stwierdził, że w kręgach towarzyskich Barcy słynął z niekontrolowanych wybuchów agresji. Miał ogromne kompleksy na punkcie swojego węgierskiego akcentu. Nie oszczędzał nikogo, kto odważył się zwrócić mu na to uwagę. Uwielbiał przechwalać się wśród znajomych. Joseph powiedział kiedyś Kivlenowi, że jest dobrze znany w policyjnych kręgach Los Angeles. Wielokrotnie opowiadał o tym, że podczas jednej z bujek w restauracji zabił kompana od kieliszka. Podobno odsiedział za to wyrok w jednym ze stanowych więzień. Krążyły również plotki, że stracił wzrok w jednym oku na skutek bijatyki, którą sam zaczął. Opowieści mężczyzny były jednak mocno podkoloryzowane. W policyjnej kartotece widniały jedynie informacje o trzykrotnym aresztowaniu za jazdę pod wpływem alkoholu. Żadnej wzmianki o rzekomym zabójstwie tam nie odnaleziono.
końcu para po przejściach zamieszkała w Burbank. 6 czerwca 1978 roku na świat przyszła ich pierwsza i jedyna córka, Judith Eva Barcy. Matka, zdając sobie sprawę, że nie udaje jej się już podbić branży filmowej, wszystkie swoje ambicje przelała na dziewczynkę. Od najmłodszych lat dbała o naukę nienagannej wymowy u swojego dziecka. Uczyła ją, jak poprawnie się poruszać i trzymać odpowiednią postawę. Wysiłki Marii, by zrobić z Judy w gwiazdę, stawały się obiektem kpin ze strony rodziców i sąsiadów. Mówili wprost, że kobieta przesadnie się starała i robiła sobie niepotrzebne nadzieje. Konkurencja w branży filmowej od zawsze była ogromna. Joseph Weldon, brat Marii, stwierdził podczas jednej z rozmów z siostrą: nie traciłbym na twoim miejscu czasu. Szanse na karierę Judith to 1 do 10 tysięcy. Maria jednak nikogo nie słuchała i silnie wierzyła, że jej córka w końcu wystąpi w filmie. Marzenie matki spełniło się dość nieoczekiwanie. Pewnego zimowego dnia w 83 roku 5-letnia Judith została zauważona na lodowisku przez ekipę filmową, która kręciła w okolicy reklamę. Producenci byli zachwyceni lekkością i gracją, z jaką ta mała dziewczynka poruszała się na łyżwach. Judith, ze względu na swój niski wzrost i dziecięcy wygląd, wydawała się być dużo młodsza niż wskazywał jej wiek. W przyszłości musiała nawet przyjmować hormon wzrostu z powodu zaburzeń związanych z rozwojem fizycznym. Ekipa filmowa myślała więc, że mają do czynienia z wyjątkowo rezolutną trzylatką. Fakt ten miał ogromne znaczenie w karierze Judith. Producenci z Hollywood lubili obsadzać ją w rolach dużo młodszych dziewczynek. Oszczędzali sobie tym samym trudności, z jakimi wiąże się praca na planie z małymi dziećmi. Późniejsza agentka małej aktorki, Ruth Hansen, powiedziała w wywiadzie dla Los Angeles Times: w wieku 10 lat Judith nadal grywała rolę 7 czy 8-latek. Dziewczynka zadebiutowała na szklanym ekranie w reklamie soku Kaczora Donalda jeszcze w 83 roku. Kamera pokochała niepozorną, słodką Judith. Jej kariera nabrała rozpędu. Maria czuwała nad kontraktami reklamowymi córki, które spływały jeden po drugim. Małoletnia gwiazda pojawiła się w ponad 70 reklamach, m.in. takich produktów jak zupa pomidorowa Campbell, płatki śniadaniowe Rocky Road, masło orzechowe Jif, czy też znana wszystkim restauracja McDonald's. Rok 1984 przyniósł kolejny przełom w karierze Judith. Dziewczynka zagrała w serialu Fatal Vision u boku takich amerykańskich gwiazd jak Gary Cole czy Karl Malden. To była jej pierwsza pełnometrażowa produkcja. W Polsce serial emitowany był pod tytułem Sprawa Jeffreya McDonalda. Produkcja opowiadała o historii mężczyzny oskarżonego o zabójstwo żony i dzieci. Rolę jego zamordowanej córki, 3-letniej Kimberly, zagrała właśnie Judith. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jak bardzo jej los będzie przypominał doświadczenia postaci, w którą się wcieliła. Lata 80. to rozkwit filmowej popularności małej Barcy. Polskim widzom znana jest przede wszystkim z roli w amerykańskim dreszczowcu Szczęki 4 – Zemsta. Dziewczynka otrzymała wiele pochwał za profesjonalizm na planie oraz ogólną ogładę. Każdy chciał pracować ze złotym dzieckiem Hollywood. Coraz większe zaangażowanie małej gwiazdki w świat filmu musiało się odbić na jej edukacji. Dziewczynka nie miała czasu, aby regularnie uczęszczać na lekcje. Lisa Williams, jej koleżanka z klasy, mówiła, że mała Barcy bardzo tęskniła za przyjaciółmi ze szkolnej ławki. Mama Lizy, którą Judith często odwiedzała, zanim stała się sławna, wspominała, że mała była wyjątkowo spokojnym i kulturalnym dzieckiem. Wraz z kolejnymi kontraktami złotego dziecka Hollywood, a co za tym idzie wzrostem popularności, znacząco zwiększyły się też honoraria.
Szacuje się, że w szczytowym momencie kariery Judith jej role przynosiły dochód w wysokości 100 tysięcy dolarów rocznie. Na tamte czasy był to ogromny majątek. Status materialny rodziny Barcy szybko się poprawił. Przed debiutem dziewczynki na ekranie jej rodzina wynajmowała obskurne mieszkanie w dzielnicy robotniczej. Utrzymywali się z dorywczych prac Josepha, a także korzystali z wielu zasiłków. Krótko po siódmych urodzinach Judith kupili dom w prestiżowej okolicy West Hills w Los Angeles. Pozornie wszystko układało się jak w bajce. Jednak codzienne życie dziewczynki było dalekie od atmosfery z filmowego planu. Joseph nie potrafił sobie poradzić z ogromnymi sukcesami córki. Rozczarowany tym, że jego dziecko zarabia pieniądze, o których on mógłby tylko pomarzyć, znowu sięgnął do kieliszka. Pierwszą rzeczą, jaką Barcy zrobił tuż po przeprowadzce do nowego domu, było postawienie wokół posiadłości masywnego stalowego płotu o ostrych zakończeniach. Zwróciło to uwagę sąsiadów. Nikt wcześniej nie odgradzał się w ten sposób. Okolica uchodziła przecież za bardzo bezpieczną. Joseph swoją postawą zdecydowanie odstawał od lokalnej, kameralnej atmosfery. Z nikim nie utrzymywał bliższych kontaktów. W relacjach mieszkańców pojawiły się informacje, że Maria i Judith były sobie wyjątkowo oddane. Matka rzadko kiedy pojawiała się gdziekolwiek bez swojej pociechy. Ojca raczej nie widywano na wspólnych spacerach z dzieckiem. Mężczyzna był zazdrosny nie tylko o sukcesy zawodowe Judith, a także o jej więź z matką. Nie mógł sobie poradzić z narastającą frustracją. Stosował głównie przemoc werbalną. Szantaż, groźby i ciągła kontrola stały się codziennością domowników. Joseph wydawał się być wiecznie zły na żonę. Nie było przy tym jednego konkretnego powodu, dlaczego kobieta tak bardzo go denerwowała. Krytykował ją za nieumiejętność dobrego utrzymania posiadłości i panujący dookoła bałagan. Zapraszał do domu swoich kolegów, demonstrując porozrzucane ubrania i stos nieuporządkowanych zabawek. Śmiał się przy tym szyderczo, że żona nie dość, że tylko zajmuje się Judith i nie pracuje zawodowo, to nawet nie potrafi być dobrą gospodynią. Dziecku z kolei nie wolno było samodzielnie opuszczać mieszkania. Lista miejsc, do których pozwalano jej chodzić, i to wyłącznie pod nadzorem matki, była zaskakująco krótka. Joseph obsesyjnie pilnował czasu, jaki dziewczynka spędzała poza domem. Odgrażał się, że zabije swoją córkę, a żonę zostawi przy życiu tylko po to, żeby z satysfakcją obserwować jej cierpienie po stracie dziecka. Innym razem planował zabójstwo obu kobiet. Peter Kivlen w toku późniejszego śledztwa przypomniał sobie, jak mężczyzna opowiadał mu o planie pozbycia się Marii. Próbowałem go uspokoić. Zapytałem Josepha, co stanie się z Judith, jeśli zabije jej matkę. Jego odpowiedź mnie zmroziła. Bez śladu jakichkolwiek emocji powiedział, że dziecko też będzie musiało zginąć. Egzystencja Barciego była uzależniona od Judith. Nie rozumiał świata, do którego trafiła jego córka, a od którego on był chcąc nie chcąc zupełnie zależny. Bez niej nie miał przecież niczego. Dziewczynka bała się swojego ojca. Pewnego dnia Maria kupiła jej latawiec. Przebywające w ogrodzie dziecko zauważył Joseph. Brutalnie wyrwał jej z rąk nową zabawkę. Judith rozpłakała się. Błagała, aby tata oddał jej latawiec. Bała się, że go zniszczy. Nieczuły ojciec wyśmiał płaczącą dziewczynkę, nazywając ją rozpuszczonym bachorem, który nie potrafi się dzielić z innymi i że nie zasłużyła na takie prezenty. Mężczyzna porwał latawiec na drobne kawałki. Joseph zdawał sobie sprawę, że Maria, podobnie jak jego poprzednia żona, pewnego dnia może zniknąć razem z córką. Dobrze wiedział, że wtedy straci swoje jedyne źródło utrzymania. Kiedy Judith przygotowywała się do wylotu na Bahamy, gdzie miała kręcić film Szczęki 4 Zemsta, Joseph podszedł do niej z nożem w ręku i wysyczał do ucha takie słowa. Jeżeli ty i matka nie wrócicie stamtąd, znajdę was i poderżnę ci gardło.
Po 2 miesiącach spędzonych na planie filmowym, Maria zabrała córeczkę w odwiedziny do swojego brata, dokładnie do stanu Nowy Jork. Dziewczynka rozmawiała wtedy z ojcem przez telefon. Wujek małej Barcy wspomniał tę rozmowę tak. Przypadkowo usłyszałem, jak Joseph krzyczy do słuchawki, aby Judith pamiętała, o czym rozmawiali przed wyjazdem. Dziecko wpadło w histerię, płakało i zamknęło się w sypialni. Maria postanowiła skrócić planowane na kilka dni odwiedziny i czym prędzej zabrała Judith do Kalifornii. Innym razem dziewczynka poskarżyła się na atmosferę panującą w domu podczas obiadu, który odbywał się u przyjaciół rodziny. Powiedziała wtedy: tata codziennie się upija i jest bardzo nieszczęśliwy. Groził mamie i mi, że nas zabije. Z otwartego na świat, wesołego dziecka, mała gwiazda Hollywood stała się zalękniona i płaczliwa. Na planie pod koniec zdjęć często dało się usłyszeć, jak krzyczy, że nie chce wracać do domu, bo tatuś pije, a potem bardzo głośno krzyczy na mamę. Judith Barcy z powodu nerwów zaczęła wyrywać sobie rzęsy i włosy. Widząc pogarszającą się sytuację domową, Maria w grudniu 1986 roku zawiadomiła policję, że mąż znęca się nad rodziną. Złożyła zeznania, z których wynikało, że w ciągu ostatnich 5 lat Joseph wielokrotnie groził bliskim bronią. Raz nawet uderzył Marię w twarz, a także dusił ją na oczach dziecka. Kobieta przyznała, że mąż interesuje się materiałami wybuchowymi i że obawia się o życie swoje i córki. Policja przyjęła doniesienie, jednak w toku rozpoczętego śledztwa nie znaleziono żadnych solidnych dowodów, które mogłyby potwierdzić winę Josepha. Na skutek braku postępów w dochodzeniu sprawa utknęła w martwym punkcie, a Maria ostatecznie odwołała wszystkie swoje zeznania i nie próbowała już szukać sprawiedliwości na drodze sądowej. Nie skorzystała także z pomocy jednej z sąsiadek, która nieraz słyszała awantury i wyzwiska w domu Barcych. Kobieta zaproponowała Marii, aby ta przeniosła się do niej wraz z dzieckiem, przynajmniej na jakiś czas, zanim sytuacja z mężem się nie uspokoi. Maria uznała takie rozwiązanie za niemożliwe do zrealizowania. Nie mogę tego zrobić. Jeśli on się dowie, zabije nas, a potem spali cały nasz dobytek. W maju 1988 roku Judith brała udział w przesłuchaniu do dubbingowej roli w filmie animowanym. Ruth Hansen dopiero wtedy zdała sobie sprawę, jak poważna jest sytuacja w domu Barcych. Dziewczynka nie była w stanie wypowiedzieć słowa, ciągle zanosiła się płaczem i miała duszności. Agentka aktorki wezwała na rozmowę matkę dziewczynki. Zasugerowała pilne skorzystanie z pomocy psychologa dziecięcego. Maria wzięła sobie tę radę do serca i zabrała córkę do gabinetu terapeutycznego w Encino, niedaleko ich miejsca zamieszkania. Hansen zadzwoniła do terapeuty po jednej z sesji. Ze względu na tajemnicę lekarską nie udało jej się uzyskać konkretnych informacji o stanie Judith. Ruth dowiedziała się jednak, że mają do czynienia z bardzo poważnymi, widocznymi zaburzeniami w psychice, zachowaniu i emocjach dziecka na skutek stosowania wobec niego długotrwałej przemocy. Objawy rozpoznane przez terapeutę małej Barcy skłoniły go do zawiadomienia opieki społecznej. Rzecznik komórki urzędowej, która zajęła się sprawą Judith, kilkukrotnie spotkał się z Marią. Kobieta zapewniała, że ma plan, który zagwarantuje jej i córce bezpieczeństwo. Zaufano zatem matce i pozwolono jej działać. Maria chciała wyprowadzić się wraz z córką do wynajętego mieszkania w Panorama City. Nie do końca jej się to udało. Choć w nowym lokum przebywała z Judith za dnia, to wieczorami posłusznie wracała do patologicznego męża. Ruth Hansen, która mocno zaangażowała się w sprawę swojej małej podopiecznej, błagała Marię, aby pomyślała przede wszystkim o losie córki. Kobieta ciągle się wahała.
Na miesiąc przed tragicznymi zdarzeniami w Los Angeles, Maria była już bliska podjęcia decyzji o ostatecznym uwolnieniu się od opresyjnego męża. Zmieniła jednak zdanie, argumentując to chęcią wyprawienia Judy w przyjęcia urodzinowego we własnym domu. Opowiadała też, że nie chce zostawić Josephowi tego, na co obie z córką tak długo pracowały. Skrzywdzona żona nie mogła pogodzić się z faktem, że to ona musi uciekać. Odwlekanie decyzji o wyprowadzce okazało się fatalne w skutkach. Lipca 1988 roku, środa, około 8:30 rano. Mieszkańcy dzielnicy West Hills usłyszeli głośną eksplozję. Paliło się mieszkanie Barsich. Nad budynkiem unosiły się kłęby gęstego dymu. Szybko zawiadomiono straż pożarną i policję. Sąsiadka rodziny, Eunice Daly, zeznała. Kiedy dzwoniłam na numer alarmowy 911, w głowie miałam tylko jedno. On to zrobił. Joseph je zabił, a potem podpalił dom. Zrobił dokładnie to, czym groził temu biednemu dziecku. Służby zastały na miejscu makabryczny widok. W częściowo spalonym domu przy 2210 McCullough Street znajdowały się nadpalone zwłoki dorosłej kobiety i 10-letniej dziewczynki. Ofiary zginęły z powodu ran postrzałowych głowy. Ciało dziecka znajdowało się w sypialni, na łóżeczku z baldachimem, tuż obok różowego telewizora. Jeden z sąsiadów zeznał, że Joseph podarował ten telewizor Judith na przeprosiny, po tym jak w złości szarpnął 10-latkę i wyrwał kępkę włosów z jej głowy. Zwłoki dorosłej kobiety leżały w przedpokoju. Oba ciała zostały oblane benzyną. W garażu znaleziono kolejną ofiarę, martwego mężczyznę. Denat nadal trzymał w dłoni pistolet kaliber 7,65 mm. Prowadzący dochodzenie porucznik Warren Knowles ustalił, że znalezionym mężczyzną jest 55-letni Joseph Barsi. Wszystko wskazywało na to, że to on zastrzelił, oblał benzyną i podpalił swoją żonę Marię i córkę Judith. Następnie w garażu popełnił samobójstwo strzałem w głowę. Ustalenia patologa sądowego okazały się szokujące. Po stanie zwłok ocenił on, że zbrodni nie dokonano w dniu pożaru, a kilka dni wcześniej. Joseph spędził 2 lub 3 dni pod jednym dachem ze zwłokami najbliższych. Dopiero później podpalił dom i popełnił samobójstwo. Za prawdopodobną datę morderstwa Marii Wirowacz Barsi i jej utalentowanej córki uznano 25 lipca, poniedziałek. To wtedy dziewczynę widziano po raz ostatni. Jeździła rowerem po okolicy. Śledztwo wykazało, że morderca zaatakował, kiedy kobiety już spały. Najpierw skierował się do sypialni Judith, gdzie strzelił dziecku w głowę. Odgłos wystrzału postawił Marię na nogi. Wybiegła z łóżka, żeby sprawdzić, co się dzieje. W korytarzu natknęła się na męża. Wywiązała się między nimi szarpanina. Joseph oddał w kierunku kobiety kolejny strzał. Kula trafiła w głowę. Nie było żadnych szans na ratunek. Wspomniana Eunice Daly, która zawiadomiła policję, zeznała, że w piątek, 3 dni przed zabójstwem, Maria zwierzyła się jej ze swoich problemów. Powiedziała, że przygotowuje pozew rozwodowy i ma już nawet mieszkanie, do którego wkrótce wyprowadzi się z córką. Ruth Hansen, agentka Judith, opowiedziała śledczym, że jej podopieczna miała zaplanowany casting na poniedziałek 25 lipca. Dziewczynka nie pojawiła się na planie, co było do niej niepodobne. Jej mama nie powiadomiła też agentki o przyczynie nagłej nieobecności dziecka. Dlatego prędko wykonała telefon do posiadłości Barsich. Słuchawkę podniósł Joseph. Stwierdził, że nie ma Marii i Judith, bo kilkanaście minut wcześniej ktoś przyjechał pod dom czarnym samochodem i zabrał je do San Diego. W momencie tej rozmowy kobiety najprawdopodobniej już nie żyły.
Bezpośredni motyw zabójstwa bezbronnej matki i córki pozostał tajemnicą. Podejrzewano, że Joseph chciał udowodnić, że tylko on posiada władzę nad małą gwiazdą Hollywood. Głośno mówiło się także o tym, że w ostatnich dniach przed tragedią Joseph dowiedział się o planach Marii dotyczącej rozwodu i wyprowadzki. Miał już za sobą podobne doświadczenia. Prawdopodobnie uznał, że kolejny raz tego nie zniesie. Teraz gra toczyła się o wiele wyższą stawkę. Dzięki Judith był w końcu kimś. Wiele lat później jego córka z pierwszego małżeństwa, Agnes Barcy, powiedziała o nim, że uważał wszystkie kobiety za niegodne szacunku z poczucia krzywdy i żalu do własnej matki. Nigdy nie pogodził się z tym, że pozwoliła odejść ojcu Josepha, skazując rodzinę tym samym na życie w samotności i biedzie. Kontrola w opiece społecznej dowiodła, że system okazał się niewydolny. Urzędnicy nie zapobiegli ogromnej tragedii, choć byli przed nią wielokrotnie ostrzegani. Podjęli nawet próbę pomocy, gdy Maria jej potrzebowała. Szczególnie niepokojący był fakt szybkiego zamknięcia sprawy na prośbę matki Judith. Oto fragment oficjalnego komunikatu, który został opublikowany tuż po kontroli. To prawda, że nie uratujemy każdego. Jednak w mojej opinii tutaj klientem było dziecko, nie jego matka. I to jego potrzeby nie zostały w pełni zaspokojone. Oskarżeni urzędnicy tłumaczyli się znów, że mieli związane ręce. Opieka społeczna w świetle obowiązującego wówczas prawa nie była w stanie zmusić kobiety do wyprowadzki od agresywnego męża. Ruth Hansen przypomniała sobie pewną rozmowę z Marią Barcy. Usłyszała wówczas, że urzędnicy w zasadzie niczego konkretnego nie robią i będzie musiała sama zająć się tym problemem. Być może dlatego mama Judith tak szybko zrezygnowała z oferowanej jej pomocy. W 2001 roku, 13 lat po zbrodni, do domu przy 2210 McCall Street wprowadziła się trzyosobowa rodzina Bernal. Rodzice wraz z 10-letnią córką Gabrielle nie wiedzieli zbyt wiele o historii nowo zakupionej posiadłości. Jedyne co udało im się ustalić po rozmowie z sąsiadami to fakt, że dom był miejscem tragedii, która w latach 80. wstrząsnęła Hollywood. Kilka tygodni po przeprowadzce rodzina była świadkiem dziwnych zjawisk. Twierdzili, że drzwi garażu otwierały i zamykały się same. Wieczorami słychać było niezidentyfikowane odgłosy, a w pokojach wiało lodowatym chłodem, nawet wtedy, gdy wszystkie okna pozostawały zamknięte. Mała Gabrielle zaczęła cierpieć na bezsenność. Budziła się z krzykiem w środku nocy. Mówiła, że nie może zasnąć, kiedy jest odwrócona twarzą do okna. Jak się okazało, w takiej pozycji znajdowało się ciało Judith, gdy odnaleziono ją w 1988 roku. Rodzice twierdzili, że czują w domu czyjąś obecność. Państwo Bernal zainteresowali się historią posiadłości i wkrótce dotarli do sprawy rodziny Barcy. Wtedy wezwali na pomoc ekipę popularnego w Stanach programu telewizyjnego Murder House Flip. Prowadzący show wraz z ekipą dekoratorów, architektów, budowlańców i detektywów zajmowali się renowacjami mieszkań i domów, na terenie których popełniono kiedyś zbrodnie. Pomagali rodzinom uporać się ze strachem i przywrócić utracony blask miejscom uważanym za przeklęte. Ekipa przystąpiła do pracy. Odświeżono dom przy McCall Street. Projektanci skupili się na gruntownej przebudowie korytarza, na którym przed laty zginęła Maria. Ściany pomalowano na jasne kolory i zamontowano dodatkowe oświetlenie. Sypialnia Gabrielle, w której mieszkała kiedyś Judith, zyskała duże przesuwne drzwi, aby wpuścić do tego wnętrza więcej światła. Rodzina Bernal była zachwycona rezultatami metamorfozy. Stwierdzili, że remont tchnął w dom nowe życie.
Maria i Judith Barcy spoczęły na cmentarzu Forest Lawn Hollywood Hills w Los Angeles. Miejsce pochówku Josepha Barcy pozostało nieznane. Ostatnią rolą Judith był dubbing dinozaura Luckiego w filmie The Land Before Time. Staraniem fanów dziewczynki w 2004 roku na jej nagrobku wyryto charakterystyczne zawołanie Luckiego. Pamięci Judith została również zadedykowana piosenka z filmu Wszystkie psy idą do nieba, który miał swoją premierę rok po śmierci dziewczynki. Zbrodnia słynnej pisarki. Pauline Parker urodziła się 26 maja 1938 roku w Christchurch w Nowej Zelandii, w robotniczej rodzinie. Była drugą córką Hanory Parker oraz Herberta Rippera. Jej matka pochodziła z Birmingham w Anglii. Wyemigrowała do Nowej Zelandii w 1927 roku, kiedy miała 18 lat. Tam w pracy poznała Herberta, przyszłego ojca swoich dzieci. Jego sytuacja rodzinna była dość zawiła. 33-letni mężczyzna, starszy od Hanory o 15 lat, formalnie wciąż był żonaty z kobietą, którą poznał podczas swojej służby wojskowej w czasie I wojny światowej. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci. Ripper nigdy się nie rozwiódł. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero wiele lat później. Herbert zostawił swoją pierwszą rodzinę i chociaż podobno wspierał żonę i dzieci finansowo, to nie utrzymywał z nimi bliższych kontaktów. W 1929 roku zdecydował się rozpocząć nowe życie z Hanorą w mieście Raitihi. Para przeprowadziła się do Christchurch w 1936 roku. Ripper pracował w wielu miejscach. Jak donosili dziennikarze gazety Huffington Post, zajmował się m.in. prowadzeniem sklepu rybnego. Jego nowa wybranka była znów zatrudniona w szkolnym internacie. W 1937 roku urodziła się ich córka, Wendy Patricia. Zaledwie rok później para powitała na świecie kolejną dziewczynkę, Pauline. Kiedy mała skończyła 5 lat, zdiagnozowano u niej zapalenie szpiku kostnego, niezwykle groźną i bolesną chorobę. Pauline przeszła szereg ryzykownych operacji, na skutek których stała się osobą niesprawną fizycznie i latami cierpiała na chroniczne bóle kończyn. Dolegliwości dziewczynki oraz czas spędzony w szpitalnym łóżku wykluczały ją z dziecięcych zabaw i aktywności. Czuła się przez to odizolowana od swoich szkolnych przyjaciół. Samotna dziewczyna często uciekała w świat własnych fantazji. Pauline miała artystyczną duszę. Interesowała się sztuką i pisaniem. Prowadziła dziennik. Tworzyła też piękne rzeźby z gliny. Pod koniec lat 40. Herbert i Hanora zostali rodzicami po raz kolejny. Niestety ich najmłodsze dziecko, córeczka Rosemary, cierpiała na trisomię 21 chromosomu. Rodzice oddali malutką do domu opieki, kiedy ta miała 2 lata. Pauline była mocno przywiązana do młodszej siostry i często odwiedzała ją w ośrodku. Rodzina Parker Ripper nigdy nie była specjalnie religijna. Mimo to Pauline i jej siostra Wendy aktywnie angażowały się w życie miejscowego kościoła metodystów. Chętnie brały udział w organizowanych przez tę wspólnotę wyjazdach wakacyjnych oraz aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Pauline została wkrótce uczennicą szkoły średniej w Christchurch. To właśnie tam, na początku lutego 1952 roku, rozpoczął się towarzyski kontakt skrytej, nierozumianej przez rodzinę nastolatki, z poznaną na lekcji francuskiego nową uczennicą, Juliet Hume. Nikt nie przypuszczał, jak fatalne skutki będzie mieć pozornie niewinna relacja dwóch dziewcząt. Wiele lat później krążyły opinie, że ta znajomość w zasadzie nie miała prawa się nawiązać. I tylko dziwne zrządzenie losu sprawiło, że drogi panien pochodzących z dwóch różnych światów nagle się przecięły. Juliet Marion Hume przyszła na świat 28 października 1938 roku w Londynie jako pierwsze dziecko pary z wyższych sfer Henry'ego Hume oraz Hildy Rively. Ojciec Juliet to angielski badacz, wielokrotnie nagradzany za swoje wybitne osiągnięcia.
Utalentowanego fizyka zaangażowano w projekt budowy pierwszej brytyjskiej bomby termojądrowej. Rodzice młodej Hume poznali się, kiedy Henry wykładał matematykę na Uniwersytecie w Liverpoolu. Pobrali się w 1937 roku i już niedługo później po raz pierwszy zmienili miejsce zamieszkania. Przyjechali do Londynu, gdzie Henry miał rozpocząć pracę na stanowisku asystenta naukowego w Obserwatorium Greenwich. Druga wojna światowa to burzliwy czas w historii Wielkiej Brytanii. Intensywne bombardowania stolicy, przeprowadzane przez niemieckie wojska, odcisnęły silne piętno na psychice dwuletniej Juliet. Na początku 1941 roku dziewczynka wraz ze swoją matką musiała ukrywać się przed całymi seriami zrzucanych ładunków wybuchowych. Mała przeżyła szok. Współcześni specjaliści określiliby jej stan jako zespół stresu pourazowego. Wiele tygodni po tym zdarzeniu budziła się z krzykiem, płakała i cierpiała na ataki paniki. To nie był jednak koniec pasma nieszczęść, które spadły na rodzinę Hume. 22 marca 1944 roku Hilda urodziła syna, Jonathana. Zarówno wojenna rzeczywistość, jak i wiecznie nieobecny mąż, pochłonięty pracą naukową, niekorzystnie wpłynęły na stan młodej matki. Hilda wkrótce zaczęła cierpieć na depresję poporodową. Kilkukrotnie ją hospitalizowano. W sierpniu tego samego roku dr Henry Hume został wysłany w kilkumiesięczną podróż służbową do Ameryki. Hilda wciąż walczyła z chorobą, nie była w stanie zająć się sama dwójką maluchów. Dlatego zapadła decyzja, aby tymczasowo wysłać Juliet do mieszkających w Liverpoolu krewnych, dopóki sytuacja rodziny Hume się nie uspokoi. Rodzice mieli też nadzieję, że córka odpocznie na chwilę od trudnego życia w bombardowanym Londynie. Dziewczynka wyjechała. Kilka miesięcy później zachorowała na zapalenie oskrzeli, które przeszło w śmiertelne niebezpieczne zapalenie płuc. Dziecko o mało nie przypłaciło choroby życiem. Nawracające problemy oddechowe i rozwijająca się gruźlica doprowadziły do przerwania nauki szkolnej i konieczność pozostawania dziewczynki pod ciągłą kontrolą lekarzy. Za radą medyków opiekujących się Juliet, rodzice postanowili wysłać ją na Bahamy do zaprzyjaźnionej rodziny. Liczyli na to, że ciepły klimat pomoże małej w szybszej rekonwalescencji. Spędziła tam 13 miesięcy. Następnie zawitała u dalszych krewnych w Nowej Zelandii, skąd wróciła pod koniec roku. To jednak nie koniec tułaczki dziewczynki. W 1948 roku nastąpiło kolejne pogorszenie stanu zdrowia dziecka, co niejako wymusiło na rodzinie Hume decyzję o ponownej rozłące z Juliet. Tym razem mała trafiła do sanatorium w północnej części Nowej Zelandii. Dziecko nie potrafiło poradzić sobie z napadami lęku, spowodowanymi nieustanną separacją od rodziny. Koniec października przyniósł kolejne znaczące zmiany u państwa Hume. Ojciec Juliet otrzymał propozycję objęcia stanowiska rektora na Uniwersytecie Canterbury w Christchurch. Do Nowej Zelandii zabrał ze sobą małżonkę i 4-letniego syna. Wkrótce dołączyła do nich córka. Hilda opisywała wtedy dziewczynkę jako wyjątkowo niesamodzielną. Bardzo trudno było ją zdyscyplinować. Niepokorna Juliet spędziła w domu zaledwie 3 miesiące. W 1949 roku rodzice znaleźli jej miejsce w prywatnej szkole z internatem, tłumacząc swoją decyzję względami zdrowotnymi chorowitego dziecka. Juliet nie odnalazła się w tamtejszym towarzystwie. Opuszczona i nieszczęśliwa 11-latka wróciła do domu jeszcze w tym samym roku. W latach 1950-51 uczęszczała do niewielkiej szkoły na przedmieściach Christchurch. Wydawało się, że wreszcie poczuła się swobodnie w kameralnym środowisku małej szkolnej społeczności. Panna Hume należała do grona pilnych uczennic. W 1952 roku zbadano jej iloraz inteligencji. Otrzymany wynik 170 punktów zwrócił szczególną uwagę Hildy. Kobieta stwierdziła, że kolejna zmiana szkoły była po prostu niezbędna, bo jej córka marnowała swój talent w placówce, która nie dawała żadnych perspektyw na rozwój. Jak nie trudno się domyślić, dziecko czekała następna życiowa rewolucja.
Decyzją matki Juliet opuściła ukochaną placówkę i przeniosła się do szkoły średniej dla dziewcząt w Christchurch. Rozpoczęła tam naukę 2 lutego 1952 roku. Pierwszego dnia wbiegła spóźniona na lekcję języka francuskiego. Klasa przywitała nową uczennicę. Juliet przedstawiła się koleżance, obok której usiadła, Pauline Parker. Dzieliła je w zasadzie wszystko. Pochodzenie, status materialny, wygląd, charakter. Parker była małą, czarnowłosą, opryskliwą dziewczyną. Hume, wysoką, atrakcyjną nastolatką z dobrymi manierami. Do dziś nie wiadomo, w jaki sposób dwie tak różne osobowości były w stanie znaleźć nić porozumienia. Mówiono, że dziewczyny połączyły przede wszystkim doświadczenia przymusowej izolacji, spowodowane licznymi kłopotami ze zdrowiem, jakie dotknęły je w dzieciństwie. W maju 1952 roku uradowana Juliet miała powiedzieć swojej zaskoczonej matce: nareszcie poznałam kogoś, kto ma tak samo wielką ochotę na życie jak ja. Z każdym kolejnym spotkaniem więź łącząca te dwie dziewczynki stawała się coraz silniejsza. Również matki nastolatek często rozmawiały ze sobą. Zadowolona pani Parker zwierzyła się nawet Hildzie Hume, że Pauline nareszcie spotkała życzliwą jej towarzyszkę. Hanora wciąż pamiętała smutek w oczach córki, kiedy spędzała długie, samotne miesiące z dala od swoich szkolnych koleżanek. Ta pozornie normalna, rówieśnicza relacja przez pierwsze 2 miesiące nie budziła niczyich obaw. Dopiero później zaczęły dziać się rzeczy, które poważnie zaniepokoiły rodziców. W sierpniu 1952 roku przyjaciółki wybrały się na wycieczkę rowerową. Zatrzymały się po drodze w gęsto zadrzewionym terenie. Wpadły wtedy na dziwny pomysł. Postanowiły rozebrać się do naga, aby wspólnie przebiec przez rosnące tam krzaki. Wprost szalały z radości, kiedy wykonały swój szalony plan. Dodatkowo zdecydowały, że wrócą do domu bez ubrań. Zapytana kiedyś o ten epizod Pauline, wyznała, że o ile do tamtej pory po prostu bardzo lubiła Juliet, to później połączyła je więź, której, jak wtedy sądziła, nikt ani nic nie mogło rozerwać. To było spotkanie dwóch bratnich dusz, mówiła. Obie nastolatki miały bardzo bujną wyobraźnię i cechowała je niezwykła kreatywność. Z biegiem czasu zaczęły wspólnie tworzyć coś w rodzaju świata fantazji, niedostępnego dla postronnych osób. Znalazły nawet nazwę dla wyimaginowanej rzeczywistości, w której się obracały – Czwarty Świat. W tej krainie rządziła monarchia zwana Borownia. Dziewczęta wcielały się w rolę różnych mieszkańców królestwa. W nowym uniwersum panowały nieznane nikomu wcześniej reguły życia, oparte na wymyślonej od podstaw religii. Główną zasadą wiary, którą stworzyły dziewczyny, było otaczanie boskim kultem popularnych wtedy postaci ze świata filmu i muzyki. Juliet i Pauline modliły się do swoich idoli, traktując ich jak bożków. Jednym z najważniejszych bóstw był popularny w tamtych czasach tenor i gwiazda szklanego ekranu Mario Lanza oraz rzymski wódz Juliusz Cezar. Rok 1952 w życiu dwóch przyjaciółek to ogromne nasilenie tendencji do ucieczki w świat chorych fantazji. Juliet i Pauline doskonaliły również warsztat pisarski. Miały nadzieję, że kiedy dorosną, zrobią wielką karierę. Jednym z elementów wykreowanej w ich umysłach sfery były grupy fikcyjnych bohaterów, którzy wspólnie z nimi przeżywali rozmaite przygody. Dziewczęta wymykały się z domów nocami, aby wcielać się w role powołanych do życia na kartach pamiętników postaci. Ich spotkania przypominały realizację skrupulatnie zaplanowanych, wielogodzinnych sztuk teatralnych, trwających do bladego świtu. Pozornie niewinna zabawa zmierzała w coraz bardziej mrocznym kierunku. Piekielne moce opanowały nierzeczywisty świat, a przemoc stała się nieodłącznym elementem życia jego fikcyjnych mieszkańców. Wszystko to zostało spisane przez Pauline w jej dzienniku. Podarowała go swojej przyjaciółce na święta Bożego Narodzenia.
Opowieści te zawierały szczegółowe opisy brutalnych tortur, którym poddawani byli rycerze zborowni, oraz inne sceny przemocy. Zachowanie pary Parker-Hume także się zmieniało. Z każdym dniem dziewczęta coraz bardziej odgradzały się od realnego życia. Rodziny nastolatek dostrzegły, że wręcz obsesyjnie dążyły do tego, by spędzać razem każdą wolną chwilę. Krótki moment rozłąki Juliet i Pauline potrafił wywołać u każdej z nich objawy chorób psychosomatycznych. Matki obu dziewczyn zauważyły, że zachowanie ich córek staje się coraz bardziej destrukcyjne. W połowie maja 1953 roku rodzice zabrali Juliet do jednego z sanatoriów w Wielkiej Brytanii z powodu nawracającej choroby płuc. Hilda miała nadzieję, że znaczna odległość dzieląca papuszki nierozłączki osłabi nieco ich więzi. Młoda Hume spędziła na leczeniu 4 miesiące. Dziewczyny nie mogły się wtedy widywać, jednak regularnie korespondowały. Po powrocie państwa Hume z zagranicy, Hanora i Hilda spotkały się, aby porozmawiać o niepokojącej postawie swoich dzieci. Zgodziły się co do tego, że muszą zacząć działać, aby w jakiś sposób osłabić wzajemną fascynację nastolatek. Wiele lat później, na sali sądowej, Hilda Hume powiedziała: kiedy wróciliśmy do Nowej Zelandii po tych kilku miesiącach, zauważyłam wyraźną zmianę w postawie Juliet. Nie liczył się dla niej nikt inny, tylko Pauline. Ta przyjaźń pochłaniała moją córkę bez reszty. Niepokojące sygnały napływały także ze szkoły. Dziewczyny zachowywały się na szkolnych korytarzach prowokująco i bezczelnie. Zadowolone całowały się na oczach nauczycieli oraz innych uczniów. Brały wspólne kąpiele w szkolnej łaźni, a także obdarowywały się swoimi nagimi fotografiami. Juliet była szalenie zazdrosna o uwagę Pauline. Nie mogła znieść tego, że koledzy ze szkoły wyraźnie interesowali się jej najlepszą przyjaciółką. W końcu rodzice panny Parker zdecydowali się skontaktować z psychiatrą. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, lekarz oznajmił, że wysoce prawdopodobny jest homoseksualizm dziewcząt. W latach 50. w Nowej Zelandii takie związki uważane były za chorobę psychiczną. Uznawano je za przestępstwo przeciwko moralności, a ludzi nawiązujących takie relacje karano więzieniem i ciężkimi pracami fizycznymi. Prawo karne w tej kwestii zmieniło się dopiero w 1961 roku. W kwietniu 1954 roku przyjaciółki odkryły, że Hilda, mama Juliet, ma romans z Walterem Perrym. Mężczyzna wynajmował mieszkanie u rodziny Hume. Małżeństwo Henry'ego i Hildy powoli przestawało istnieć. W rodzinie Pauline także nie działo się najlepiej. Dziewczyna coraz bardziej się buntowała. Patrząc na finansowe możliwości, które gwarantowało jej pochodzenie, nastolatka zaczęła się wstydzić warunków, w których żyła ze swoją rodziną. Czuła nieuzasadnioną nienawiść do prostej, niewykształconej matki. W swoich pamiętnikach wspominała, że czuje się skrępowana, mając takich rodziców. W 1954 roku państwo Hume postanowili się rozwieść. Prowadzili burzliwe dyskusje o tym, jak podzielić opiekę nad dziećmi po rozstaniu. Wstępna koncepcja zakładała, że Juliet opuści Nową Zelandię wraz z ojcem, a matka zostanie w kraju i będzie wychowywać syna Jonathana. Henry Hume nie był do końca zadowolony, ale on również nie był bez winy. Uwikłany przez lata w liczne romanse, po cichu planował ułożyć sobie życie z jedną ze swoich sekretnych przyjaciółek. Natomiast swoją córkę chciał wysłać na wychowanie do ciotki mieszkającej w Afryce. Tym samym udałoby się spełnić wytyczne lekarza, który zalecał jak najszybsze odseparowanie Juliet i Pauline. Dla zafascynowanych sobą kompanek taka decyzja oznaczała koniec świata. Spanikowane zaczęły gorączkowo myśleć nad tym, jak powstrzymać pomysł ich definitywnego rozdzielenia. Juliet była przekonana, że jej rodzice zgodzą się, aby koleżanka wyprowadziła się z nią z kraju. Młoda Parker nie była tego taka pewna. Uznała z kolei, że to właśnie jej matka będzie się najbardziej sprzeciwiać temu szalonemu pomysłowi. Według zapisków w pamiętnikach Pauline w połowie czerwca 1954 roku w głowach dziewczyn pojawił się zbrodniczy plan pozbycia się pani Parker.
Śmierć kobiety miała wyglądać na nieszczęśliwy wypadek. Sądziły, że jedynie Hanora stała na drodze do ich wspólnego szczęścia, poza Nową Zelandią. Dziennikarz gazety Herald przytoczył kiedyś następujący fragment wspomnień Pauline Parker. Tysiące ludzi umiera cały czas. Dlaczego więc nie mogłaby umrzeć moja matka? A może nawet i ojciec? Szokujące wpisy dziewczyny wskazywały na to, że planowanie morderstwa było dla niej zabawą. Wyśmiewała swoją matkę, drwiąco odnosząc się do całego planu zbrodni. Hanora Parker nie miała pojęcia, że właśnie znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czerwca 1954 roku. Opisany w pamiętniku Pauline jako dzień szczęśliwego zdarzenia, to data, kiedy zrealizował się zbrodniczy plan tej diabelskiej dwójki. Pauline i Juliet zaprosiły Hanorę na spacer. Cała trójka wybrała się do pobliskiego parku Victoria. Najpierw wypiły zakupioną w sklepiku ciepłą herbatę, a następnie podczas wędrówki podziwiały piękno przyrody. W gęsto zalesionym terenie Port Hills, około 130 metrów w dół od jednej z parkowych alejek, dziewczyny rozpoczęły atak na panią Parker. Kobieta została uderzona ponad 20 razy kawałkiem cegły, owiniętej w starą pończochę. Ciosy zadawały na zmianę, ogarnięte dziką furią przyjaciółki. Były pewne, że matkę Pauline uda się zabić od razu i wystarczy tylko jedno uderzenie. Hanora w pewnym momencie bezwładnie osunęła się na ziemię. Morderczynie były umazane jej krwią. Wybiegły z krzykiem z parku, kierując się w stronę sklepiku, w którym wcześniej zamówiły herbatę. Na swojej drodze spotkały właściciela lokalu, Kennetha Ritchie. Zapłakane nastolatki opowiadały, że Hanora przewróciła się na ścieżce i rozbiła głowę. Kenneth dotarł na miejsce zbrodni jako pierwszy. Kobieta nie przeżyła szaleńczego ataku, zapoczątkowanego przez własne dziecko. Przybyli na miejsce detektywi, szybko obalili teorię o fatalnym wypadku pani Parker. Jeden z policjantów zeznał później w sądzie. Atak na ofiarę cechowało wprost zwierzęce okrucieństwo, rzadko spotykane nawet w przypadkach najbrutalniejszych morderstw. Na głowie, palcach i szyi denatki odkryto liczne rany od uderzeń ciężkim przedmiotem. Narzędzie zbrodni, zakrwawiona cegła, znajdowało się w pobliskich zaroślach, niedaleko zwłok kobiety. Policja podejrzewała, że dziewczyny nie mówią prawdy. Jeszcze tej samej nocy przeszukano mieszkania podejrzanych. W ręce policji bardzo szybko wpadły pamiętniki Pauline. 23 czerwca Juliet Hume i Pauline Parker zostały aresztowane pod zarzutem zabójstwa Hanory Parker. Proces młodocianych bestii przyciągnął szczególną uwagę Nowozelandczyków. Podkreślano wiek morderczyń oraz niezwykłą brutalność napaści, która zakończyła wielotygodniowe, precyzyjne przygotowania do zbrodni. Akt oskarżenia oparty został w dużej mierze na treści skrupulatnych zapisków w dziennikach Pauline. Prokurator był zszokowany, czytając cyniczny plan zbrodni. Podkreślano, że myśl o morderstwie fascynowała bezlitosną parę. Im bliżej było godziny zero, tym nastolatki czuły się bardziej podekscytowane. Nie zabrakło też wspomnień, jak bardzo przyjemny był dla nich okres oczekiwania na to cudowne w ich opinii wydarzenie. Pauline porównała nawet cały morderczy projekt do organizacji imprezy niespodzianki. Początkowo przyjęta linia obrony skupiała się na uznaniu winowajczyń za niepoczytalne. Obrońcy próbowali dowieść, że zarówno Pauline, jak i Juliet cierpiały na chorobę psychiczną, objawiającą się m.in. halucynacjami i fazą manii. Jednak oskarżyciel Alan Brown nie zgodził się z przedstawioną argumentacją. To morderstwo było aktem bezwzględnym, w pełni świadomym, na co wskazują drobiazgowo opisane przygotowania.
popełnionym przez dwie niezwykle inteligentne, lecz niemoralne osoby. Z tego względu zasługuje na szczególne potępienie. Tutaj warto przytoczyć jeden z ostatnich zapisków w dzienniku Pauline, sporządzony dwa dni przed zabójstwem. Przedyskutowałyśmy z Juliet plany na zabicie mojej matki. Wszystko jest już trochę jaśniejsze. Co dość dziwne, nie mam żadnych oporów w tej sprawie. A może jedynie dziwne jest to, że obie jesteśmy tak wściekłe. Wspomniany wcześniej prawnik tak opisał prawdopodobne motywacje zbrodniarek, prowadzące do krwawego finału w Parku Victoria. Główny cel życia obu dziewcząt to być razem za wszelką cenę. Dzielić wzajemne pasje, sekrety i myśli. Jeżeli ktokolwiek stanąłby na ich drodze, czekał go bezlitosny los. Miały plan po prostu zgładzić takiego człowieka. Podczas rozprawy wspomniano również o rzekomym homoseksualnym charakterze związku Parker-Hume. Jednak ta teza została ostatecznie obalona w dalszym toku procesu. 28 sierpnia 1954 roku zapadł wyrok. Obie morderczynie zostały uznane winnymi zarzucanych im czynów. Ze względu na swój młody wiek skazano je na pobyt w zakładzie karnym na czas nieokreślony, dokładnie do momentu, kiedy odpowiednie instytucje uznają, że ich zachowanie poprawiło się na tyle, że mogą wrócić do społeczeństwa. Juliet Hume odbywała karę w więzieniu Mount Eden. Pauline Parker wysłano do placówki niedaleko Christchurch. Skazane przebywały w zamknięciu przez 5 lat. Zwolniono je warunkowo przed 1960 rokiem. Nie uczestniczyły w psychoterapii, bo zdaniem sądu nie było im to potrzebne. Podczas procesu stwierdzono, że nie cierpią na żadne zaburzenia. Sprawa Parker-Hume została opisana w wydanym w 1954 roku dokumencie zwanym raportem Mazengarba jako przykład moralnego upadku nowozelandzkiego społeczeństwa i postępującej degeneracji młodzieży. Raport zawierał szczegółowe dane dotyczące przypadków łamania prawa przez nieletnich i młodych dorosłych oraz rządowe rekomendacje działań prewencyjnych w środowisku szkolnym i rodzinnym. Lata po wyjściu z więzienia to czas, w którym przyjaciółki żyły już osobno. Choć plotkowano, że warunkiem zwolnienia z zakładu karnego był oficjalny zakaz kontaktowania się dziewcząt na wolności, to w praktyce ich separacja nastąpiła jednak dość naturalnie. Sąd zdecydował, że młode kobiety mają zmienić tożsamość i opuścić rodzinne strony. Historia Parker-Hume była wielokrotnie analizowana przez rozmaitych specjalistów. Osoby pracujące przy tym śledztwie opowiadały, że wiele zachowań dwóch dziewcząt wydawało się najzupełniej normalnych. Nie dziwiły tendencje do stwarzania świata fantazji, poczucie niezrozumienia przez najbliższe otoczenie, czy też bunt przeciwko dorosłym. Wszystko to jest charakterystyczne dla burzliwego okresu dorastania. Psychiatra sądowy z Auckland, Ian Godwin, badający ten przypadek ponad 50 lat od zbrodni, stwierdził, że postępowanie zabójczyń można uznać z pewnością za naznaczone szaleństwem. Według niego nastolatki były przekonane, że mają nadludzką władzę w stworzonym przez siebie świecie, do którego nikt poza nimi nie miał prawa wstępu. Dodał, że gdyby oceniać tamto zabójstwo według obecnego stanu wiedzy, specjaliści z pewnością wzięliby pod uwagę argumenty dotyczące różnych etapów rozwoju psychicznego młodego człowieka, znajdującego się pod silnym wpływem rozmaitych bodźców. Myślę, że badacze byliby bardziej wyrozumiali, jeśli chodzi o to, co wiemy na temat procesów biologicznych zachodzących w młodocianych umysłach. Większość 15-latków to osobowości narcystyczne. Niebezpiecznie jest stosować psychologiczne koncepty charakterystyczne dla dorosłych do oceny niestabilnych emocjonalnie dorastających dzieci. Pauline Parker po zmianie personaliów na Hilary Nathan stała się zagorzałą katoliczką.
Podobno próbowała dostać się do jednego z żeńskich zakonów, jednak jej wniosek odrzucono. Kobieta przez 6 miesięcy po odzyskaniu wolności mieszkała jeszcze w Nowej Zelandii, pozostając pod czujnym okiem śledczych. Stroniła od zainteresowania mediów. Długo nie mogła znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca. Studiowała na Uniwersytecie w Auckland. Znajomi z uczelni wspominali ją jako bardzo skrytą osobę. Utkwiło im w pamięci, że nie chciała być fotografowana przy okazji grupowych zdjęć. Jeden z kolegów Polin powiedział, że odkąd ją poznał, miał wrażenie, jakby dziewczynę nieustannie męczyła jakaś sprawa z przeszłości. Tajemnica, której nigdy nie chciała nikomu wyjawić. Zanim wyjechała do Anglii, przez rok pracowała jako bibliotekarka w Wellington. W tym samym zawodzie realizowała się też w Londynie. Nigdy nie wypowiadała się w mediach. Jedyna wzmianka o jej stanie emocjonalnym lata po dokonanej zbrodni to wypowiedź jej siostry Wendy dla nowozelandzkiej gazety Women's Weekly z 1996 roku. Pauline popełniła najstraszniejszą zbrodnię i spędziła ponad 40 lat próbując odkupić swoje winy. Prowadzi ciche, skromne życie. Bardzo żałuje tego, co zrobiła. Zrozumiała to w pełni dopiero, kiedy siedziała w więzieniu. Wendy opowiadała też, że całkowite zerwanie kontaktów z siostrą nie wchodziło w grę, a wieczny żal do Polin i niszczące poczucie złości na nią byłoby najgorszą rzeczą, jaka im obu mogłaby się przytrafić. Wendy bardzo długo nie rozmawiała z siostrą na temat tego, co się stało. Skazana zwierzyła się jej dopiero po wielu latach. Byłam wtedy ekstremistką. Kiedy wszystko wymknęło mi się spod kontroli, po prostu przesadziłam. Żałuję. Matkobójczyni znalazła spokój w angielskiej wiosce w hrabstwie Kent. Ostatnie dostępne informacje z 1997 roku potwierdzały, że kobieta prowadziła tam szkółkę jazdy konnej dla dzieci. Spełniła tym samym dziecięce marzenie. W przeciwieństwie do swojej przyjaciółki z dawnych lat, Juliet Hume zrobiła zawrotną karierę. Została autorką poczytnych powieści detektywistycznych. Znana była szerszej publiczności jako Anne Perry. Na całym świecie sprzedano ponad 26 milionów egzemplarzy jej książek. Dzieła pisarki zyskały uznanie krytyków literackich. Chwalono ją za dbałość o historyczne szczegóły, wyrazistą konstrukcję bohaterów powieści oraz ważny głos w tematach dotyczących moralności i etyki. Podobnie jak Pauline, Julia zwróciła się w stronę wiary. Dołączyła do grona członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Tłumaczyła, że spodobała jej się doktryna Mormonów, według której nikt nie jest wykluczany ze społeczności ani potępiany, a duży nacisk kładzie się na rozwój duchowy i naukę. Zanim Perry zyskała międzynarodową sławę, sporo podróżowała. Pracowała m.in. jako stewardessa oraz specjalistka do spraw ubezpieczeń. Zamieszkała w Szkocji w Port Mahomek na wschodnim wybrzeżu razem ze swoim bratem, emerytowanym naukowcem. W 2006 roku przyznała, że choć jej przyjaźń z Pauline miała obsesyjną naturę, to nigdy nie miała wymiaru seksualnego. Perry często poruszała temat odkupienia w wielu wywiadach, których udzielała prasie przy okazji promocji swoich książek. Gazeta Daily Mail przytaczała jej słowa. W pierwszych 3 miesiącach po procesie po prostu klęczałam przy więziennej pryczy i modliłam się za siebie samą. Błagałam Boga o wybaczenie. Cały czas powtarzałam, jak bardzo mi przykro. Kobieta przyznała szczerze, że jakaś część jej psychiki blokuje wspomnienia z przebiegu tamtego dramatycznego dnia. Jeśli non-stop bym to rozpamiętywała, najpewniej bym oszalała. To nikomu by w niczym nie pomogło. Zapytana o to, czy myśli czasami o Hanorze Parker, odpowiedziała. Nie, ja ledwo ją znałam. Zastanawiała się również, czy kiedykolwiek będzie oceniana wyłącznie przez pryzmat swojego talentu literackiego, a nie przez potworną zbrodnię, w której brała udział. W
2017 roku Ann Perry przeprowadziła się do Los Angeles, aby promować filmy oparte na swoich książkach. Zmarła 10 kwietnia 2023 roku na atak serca. Miała 84 lata. Wydarzenia z 1954 roku stały się inspiracją dla słynnego nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. W 1994 roku nakręcił on dramat Niebiańskiej istoty, nawiązujący do głośnej zbrodni popełnionej przez parę Parker Hume. Jedną z głównych ról w filmie zagrała Kate Winslet. Sprawa Czarnej Dali. Mroźny, ponury poranek 15 stycznia 1947 roku. Los Angeles już od kilku dni było pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego. Około godziny 10 mieszkanka Norton Avenue, Betty Berziner, wybrała się ze swoją 3-letnią córką do szewca. Trasa spaceru wiodła przez zlokalizowany na przedmieściach Limert Park. Skrzyżowanie Norton Avenue i Degan Boulevard to zarośnięty teren pełen niezabudowanych działek, na których okoliczni mieszkańcy regularnie składowali rozmaite odpady. Rozpoczęta tam kilka lat wcześniej budowa nowych domów została wstrzymana przez wybuch II wojny światowej. Okolica była pełna pustostanów i niedokończonych lokali. Kiedy Betty przechodziła obok jednej z takich konstrukcji, zauważyła w trawie dziwny obiekt, wielkością zbliżony do ciała człowieka. Początkowo pomyślała, że to porzucony manekin z zakładu krawieckiego. Przyszło jej też do głowy, że być może jakiś pijany człowiek zasnął tu zmęczony wrażeniami minionej nocy. Miejscowi wiedzieli, że w tej okolicy wieczorami odbywają się upojne schadzki kochanków. Berziner podeszła bliżej, chcąc sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Już po chwili kobieta zorientowała się, że jest mimowolnym świadkiem jakiegoś koszmaru. W zaroślach leżały ludzkie zwłoki. Ofiarą była młoda dziewczyna. Jak zeznała później Betty: byłam śmiertelnie przerażona. Złapałam córkę za rękę i oddaliłyśmy się stamtąd tak szybko, jak tylko to było możliwe, w poszukiwaniu pierwszego lepszego domu, w którym ktoś miałby telefon. Na miejsce prędko przyjeżdża policja. Oficerowie Frank Perkins i Will Fitzgerald przybyli jako pierwsi. Byli zszokowani tym, co zobaczyli. Na nadgarstkach, kostkach i szyi dziewczyny odkryto ślady więzów. Tuż obok ciała znajdowały się puste, papierowe worki po cemencie z widocznymi śladami krwi. Technicy zabezpieczyli również ślady opon i odcisk obcasa. Sprawa stała się bardzo medialna już od pierwszych chwil. Szukający sensacji dziennikarze, którzy szybko pojawili się w Limert Park, zdążyli zadeptać część śladów. Agnes Underwood, reporterka pracująca dla poczytnej gazety Herald Express, zanotowała kilka potwornych szczegółów z miejsca zbrodni. Ofiara została ułożona w specyficzny sposób, na kształt litery X. Ciało przecięto starannie na pół wzdłuż brzucha, tuż pod żebrami. Ramiona, zgięte w łokciach pod kątem prostym, uniesione nad głową. Ciemne włosy, zlepione zaschniętą krwią. To musiał zrobić jakiś szaleniec. Dziewczyna mierzyła 165 cm wzrostu. Jej wiek określono na około 20 lat. W chwili śmierci ważyła 52 kg. Ciało przecięto pomiędzy drugim a trzecim kręgiem lędźwiowym, bez uszkadzania jakichkolwiek organów i kości. Było dokładnie umyte. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wywołany uderzeniem tępym narzędziem w głowę. Agenci stwierdzili, że tego szokującego ataku nie dokonał przypadkowy człowiek, ale osoba posiadająca gruntowną wiedzę na temat ludzkiej anatomii. Koroner, zeznając pod przysięgą, powiedział, że ktokolwiek dopuścił się takich potworności, musiał być wybitnym znawcą chirurgii i dysponować odpowiednimi narzędziami.
Zabieg, któremu poddano denatkę, fachowo określa się mianem hemikorporektomią. Te operacje przeprowadza się w przypadku bardzo poważnych schorzeń, gdy jedyną szansą na uratowanie życia jest amputacja dolnej połowy ciała. Zwłoki najprawdopodobniej porzucono w parku, a do zbrodni doszło w zupełnie innym miejscu. Ktoś chciał, aby dziewczyna została szybko odnaleziona, bo położono ją blisko chodnika. Na twarzy ofiary widniała szeroka rana. Ten typ obrażeń, przywodzący na myśl postać Jokera z Batmana, nazywano uśmiechem z Glasgow. Był to rodzaj tortury stosowany przez szkockie gangi w latach 30. Wydział Policji z Los Angeles przydzielił do sprawy dwóch doświadczonych detektywów, Harego Hansena oraz Finsa Browna. W pierwszych 24 godzinach od przerażającego odkrycia w parku agenci wytypowali ponad 150 podejrzanych. Najbardziej obiecujący trop pojawił się w momencie natrafienia na 23-letniego Cecila Frencha. Mężczyzna nie miał stałego miejsca zamieszkania. Był wcześniej notowany za napastowanie kobiet w pobliskiej zajezdni autobusowej. Podejrzenia policji wzbudził fakt, że French kilka dni wcześniej usunął ze swojego auta tylne siedzenia. Podejrzewano, że mógł to zrobić, aby zapakować tam zwłoki i wywieźć w odludne miejsce. Dokładnie przeszukano pojazd Cecila. Jednak policyjny chemik z całą stanowczością stwierdził, że w samochodzie nie było śladów krwi. Nie znaleziono żadnego istotnego dowodu przeciwko Frenchowi. Koroner oznaczył ciało kobiety jako Jane Doe No. 1, co w praktyce oznaczało, że policja nie była w stanie określić tożsamości zamordowanej osoby. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dziennikarze wspomnianej wcześniej gazety Herald Express opublikowali artykuł na temat zagadkowej sprawy, zatytułowany Wilkołak, w nawiązaniu do charakteru obrażeń ofiary. Liczyli na to, że do służb zgłoszą się świadkowie albo rodzina, która szuka zaginionej krewnej. Policja z Los Angeles planowała wysłać pobrane odciski palców dziewczyny do biura FBI w Waszyngtonie, wraz z oficjalną prośbą o wsparcie w toczącym się śledztwie. Jednak pracę poczty paraliżowała sroga zima. Ciężkie warunki pogodowe spowodowałyby przynajmniej tygodniowe opóźnienie w dostarczeniu wniosku o identyfikację śladów. Z pomocą policji przyszła redakcja Herald Express. Gazeta posiadała bardzo nowoczesne jak na tamte czasy urządzenie, zwane Sound Photo. To rodzaj faksu. Używając tej maszyny, przesłano do FBI powiększone odbitki linii papilarnych denatki z Limert Park. Już po zaledwie 56 minutach przyszła odpowiedź ze stolicy. Ofiarą ponurej zbrodni była 23-latka z Bostonu, Elizabeth Short. Jej odciski palców pojawiły się dwukrotnie w bazie FBI, liczącej wtedy ponad 100 tysięcy zgromadzonych akt spraw. Okazało się, że w styczniu 1943 roku kobieta ubiegała się o posadę intendentki w obozie wojskowym w Kalifornii. Drugi ślad to zdjęcie w policyjnej kartotece, wykonane 7 miesięcy później, w sierpniu, na posterunku w mieście Santa Barbara. 19-letnia Elizabeth została wtedy aresztowana pod zarzutem picia alkoholu jako osoba nieletnia. W USA za pełnoletnią w kontekście dostępu do używek i hazardu uznaje się osobę w wieku 21 lat. Archiwalną fotografię aresztowanej Short opublikowano w prasie. Gazety w całych Stanach prześcigały się w pisaniu artykułów na temat ofiary i domniemanego zabójcy. Kobieta została określona mianem Czarnej Dali. Prawdopodobnie tę nazwę zaczerpnięto z tytułu popularnego filmu kryminalnego Niebieska Dalia, który zadebiutował na ekranach kin 9 miesięcy wcześniej. Zmiana tytułowego koloru na czarny spowodowana była wyglądem Elizabeth o kruczoczarnych włosach i porcelanowej karnacji. Zazwyczaj to dziennikarze dopytywali policjantów o szczegóły sprawy, aby historia w mediach jak najlepiej się sprzedawała. Jednak tym razem było nieco inaczej.
Kapitan Jack Donahoe, który objął dowodzenie nad śledztwem, skierował prośbę o pomoc do właściciela Herald Express, Williama Randolpha. Donahoe wiedział, że prasa ma liczne kontakty i po cichu liczył na to, że zeznania któregoś z dziennikarskich informatorów rzucą nowe światło na sprawę. Tymczasem szefostwo kalifornijskiej gazety gorączkowo poszukiwało szczegółowych informacji na temat ciemnowłosej piękności. Uciekli się do podstępu, polecając jednemu ze swoich dziennikarzy nawiązanie kontaktu z matką ofiary, Phoebe Short. Mężczyzna zadzwonił do niej, podając się za organizatora konkursu piękności, jaki jej córka rzekomo wygrała. Zdobył zaufanie Phoebe, która ochoczo streściła mu życiorys czarnej dali. Dopiero po jakimś czasie, kiedy dziennikarz uznał, że zdobyte informacje zaspokoją ciekawość czytelników, przyznał otwarcie, że Elizabeth nie żyje. Kobieta początkowo nie chciała w to uwierzyć. Uznała, że ktoś robi sobie z niej ponure żarty. Policjanci z Los Angeles skontaktowali się z kolegami z Medford, gdzie mieszkała Phoebe. Tamtejszy oficer śledczy potwierdził te tragiczne informacje. Z opowieści zrozpaczonej Phoebe Short wyłoniła się niezwykle barwna, choć dramatyczna postać. Elizabeth Short urodziła się 29 lipca 1924 roku jako trzecia z pięciu córek Clio Alvina Shorta i Phoebe May Sawyer. Rodzina osiadła w Medford, stan Massachusetts. Ojciec Elizabeth, biznesmen, zajmował się m.in. projektowaniem pól do minigolfa. Krach na giełdzie w 29 roku pozbawił go majątku. Mężczyzna nie mógł pozbierać się po stracie życiowego dorobku. W 1930 roku, kiedy Elizabeth miała 6 lat, Clio upozorował swoje samobójstwo. Jego pusty samochód znaleziono na moście w Charleston w południowej Kalifornii. Policja uznała, że mężczyzna skoczył do rzeki i się utopił. Phoebe została sama z pięciorgiem dzieci. Przeprowadziła się do małego mieszkania. Ciężko pracowała, aby zapewnić córkom godny byt. Najpierw jako kelnerka, a potem księgowa. W 1942 roku otrzymała list od Clio, w którym ten przyznał się, że zwyczajnie stchórzył, opuszczając swoją rodzinę. Prosił żonę o to, aby dała mu kolejną szansę, ale ta nie zgodziła się na jego powrót. Elizabeth była bardzo aktywnym dzieckiem. Choć chorowała przewlekle, cierpiała na ataki astmy i częste zapalenia oskrzeli, nie traciła pogody ducha. Uwielbiała taniec i teatr. Postanowiła zostać w przyszłości profesjonalną aktorką. Całe swoje dorosłe życie podporządkowała spełnieniu tego dziecięcego marzenia. Jej bliscy mówili, że wyglądała i zachowywała się dużo poważniej, niż wskazywałby na to jej wiek. W 1940 roku, gdy miała 16 lat, przeniosła się do Jacksonville na Florydzie. Dużo cieplejszy klimat pomagał w leczeniu jej chorych płuc. Została na Florydzie do końca roku, pracując jako kelnerka. Gdy była nastolatką, poznała prawdę o swoim ojcu, który upozorował samobójstwo. W końcu zdecydowała się przeprowadzić do niego, dokładnie do Vallejo w Kalifornii. Mężczyzna pracował wtedy w stoczni marynarki wojennej. Nie została tam jednak długo. Liczne kłótnie z Clio, który zarzucał jej złe prowadzenie się i narzekał na jej nawyki, doprowadziły do kolejnej przeprowadzki. Na początku 1943 roku Elizabeth postanowiła szukać szczęścia w Hollywood. W podróży po sławę zatrzymywała się u wielu znajomych. W wolnych chwilach chodziła na castingi i pozowała do zdjęć jako modelka. Utrzymywała się z dorywczych prac. Początkowo dorabiała jako kelnerka, aż w końcu zajmowała się sprawami urzędowymi w amerykańskiej armii. Miała opinię dziewczyny towarzyskiej i przyjaznej, ale też rozwiązłej. Elizabeth uwikłała się w liczne, burzliwe związki. Szczególnie upodobała sobie wojskowych. Brała udział w konkursach piękności, organizowanych na terenie jednostki, w której była zatrudniona. Plotka głosiła, że żołnierze podatni na wdzięki hollywoodzkiej modelki określali ją mianem obozowego cukiereczka. Szeroko komentowano jej romans z jednym z sierżantów amerykańskich sił powietrznych. Mężczyzna znęcał się nad dziewczyną i miał problemy psychiczne, z powodu których finalnie wyrzucono go z wojska.
Po zakończeniu tej patologicznej relacji, Elizabeth wyjechała do Santa Barbara. To właśnie tam aspirująca modelka pojawiła się pierwszy raz w policyjnej kartotece, kiedy spożywała nielegalnie alkohol. Tuż po tym wybryku wróciła na Florydę. Wkrótce skradła serce kolejnego pilota. Oficer Matthew Gordon Jr. zakochał się w niej z wzajemnością. Pisali do siebie pełne czułości listy miłosne, kiedy mężczyzna był wysyłany na dalekie misje. Oficer Gordon oświadczył się ukochanej. Pilot przebywał wtedy w Indiach, gdzie leczył rany po wypadku lotniczym z jego udziałem. Short zgodziła się zostać żoną Gordona. Nie było im jednak dane wspólne, szczęśliwe życie. 10 kwietnia 1945 roku Matthew Gordon Jr. zginął w katastrofie lotniczej. Elizabeth mocno rozpaczała po śmierci narzeczonego. Po stracie swojej wielkiej miłości skupiła się na karierze. Dorabiała w restauracji, uczęszczała na sesje fotograficzne i rozbudowywała swoje portfolio. W czerwcu 1946 roku niespełniona aktorka przeniosła się do Los Angeles z porucznikiem Josephem Flickingiem. Wynajęli mieszkanie w pobliżu słynnego klubu nocnego Florentine Gardens, miejsca spotkań hollywoodzkiej śmietanki towarzyskiej. Elizabeth Short regularnie tam bywała, z nadzieją, że jej talent dostrzeże w końcu jakiś znany reżyser. Mimo małżeńskich planów, które snuła kobieta, związek z porucznikiem Flickingiem nie przetrwał próby czasu i rozpadł się tuż po tym, gdy armia wysłała mężczyznę do Europy. Lato 1946 to dla Elizabeth czas beztroskiej zabawy, licznych imprez, pozowania w bikini do zdjęć, a także zawiązywania nowych, obiecujących znajomości. Modelka kolejny raz zmieniła mieszkanie, wprowadziła się do Marka Hansena, współwłaściciela wspomnianego słynnego lokalu Florentine Gardens. Short wyjechała z Los Angeles 8 grudnia 1946 roku. Niespełniona modelka znalazła się w San Diego. Hansen zeznał później, że dziewczyna była wyraźnie poruszona, jakby się czegoś bała. Kiedy pewnego dnia wszedł do mieszkania, by odebrać pocztę, widział płaczącą Elizabeth. Ostatni miesiąc przed śmiercią mieszkała z przyjaciółką Dorothy, która pracowała w teatrze. Elizabeth z całą pewnością nie należała do bezproblemowych lokatorów. Całymi nocami imprezowała, a za dnia odsypiała swoje przygody. Ostatnią osobą, która kontaktowała się z nią przed morderstwem, był poznany na jednym z przyjęć Robert Red Manley, 25-letni handlowiec, który zostawił dla niej ciężarną małżonkę. W toku późniejszego postępowania podkreślał, że chociaż Elizabeth bardzo mu się podobała, to byli wyłącznie przyjaciółmi. Ich intensywna znajomość trwała raptem kilka miesięcy. 8 stycznia 1947 roku handlowiec odebrał piękną modelkę z domu Dorothy i razem udali się na kolejny bankiet. Wrócili do hotelu nad ranem. Manley zeznawał, że Elizabeth spała tej nocy na krześle, a on na kanapie w wynajętym pokoju. 9 stycznia Short poprosiła swojego towarzysza, aby podrzucił ją do hotelu Biltmore, gdzie po południu miała się spotkać ze swoją siostrą. Robert Manley zawiózł Elizabeth w umówione miejsce, po czym sam udał się na spotkanie biznesowe, zaplanowane na 18:30. Obsługa lokalu potwierdziła, że czarna Dahlia rozmawiała w lobby przez telefon. Ubrana była wtedy w czarny kostium, beżowy długi płaszcz bez kołnierza, biały puchaty sweter w stylu cardigan oraz czarne zamszowe szpilki. Jej ręce zakrywały białe rękawiczki. Do tego niewielka czarna plastikowa torebka. Elizabeth Short najprawdopodobniej zaginęła zaraz po wyjściu z hotelu Biltmore. Nikt nie widział jej przez 6 kolejnych dni, aż do 15 stycznia, kiedy to znaleziono jej ciało. Śledztwo w sprawie odnalezienia zabójcy Elizabeth Short było jednym z najdłuższych i największych w historii Los Angeles. Przesłuchano setki osób, w tym przyjaciół i rodzinę zamordowanej. Detektywi szukali jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Mimo ogromnego wysiłku policji, przez lata nikomu nie udało się postawić żadnych zarzutów.
Medialny rozgłos, jaki zyskał temat Czarnej Dalii, z jednej strony był nadzieją na rozwiązanie zagadki i dotarcie do świadków, którzy znają kluczowe fakty. Z drugiej stał się przekleństwem policji. W pierwszych tygodniach po ujawnieniu szczegółów zbrodni policjanci otrzymali ponad 60 zgłoszeń od anonimowych osób, z których każda twierdziła, że to właśnie ona jest poszukiwanym sprawcą. Wszystkie anonimy musiały być drobiazgowo przeanalizowane, co zabierało cenny czas. Tydzień po odkryciu zwłok, 21 stycznia 1947 roku, w redakcji gazety Los Angeles Examiner zadzwonił telefon. Męski głos po drugiej stronie słuchawki oznajmił, że nie podoba mu się sposób, w jaki prasa przedstawia sylwetkę pani Short. Dodał, że jest w posiadaniu wielu drobiazgów, które należały do Elizabeth. Miał zamiar wysłać je pocztą do różnych redakcji, aby udowodnić prawdziwość swoich słów. Pierwszy pakunek dotarł do siedziby pisma Examiner 25 stycznia. W paczce znajdował się akt urodzenia Elizabeth Short, wizytówki, dokumentacja dotycząca ubezpieczenia kobiety, kilka fotografii oraz czarna książka adresowa podpisana Mark Hansen. W notatniku wydarto kilka stron. Wewnątrz koperty znajdowała się także wiadomość, sporządzona z wyciętych z gazet liter, układających się w zdanie. Tu są rzeczy osobiste Dalii. List w drodze. Wszystkie nadesłane przedmioty zostały dokładnie wyczyszczone przy pomocy benzyny, aby zetrzeć z nich odciski palców. W ciągu kilku następnych dni do siedzib najpopularniejszych amerykańskich wydawnictw docierały listy zawierające informacje na temat Elizabeth Short oraz jej rzeczy osobiste. Jedna z wiadomości szczególnie się wyróżniała. Poddam się, jeśli dostanę 10 lat. Nie próbujcie mnie znaleźć. Media nie mogły odpuścić takiego tematu. Ofiarę zaczęto przedstawiać w prasie jako niemoralną kobietę, która prosiła się o tragedię przez swoje bezmyślne zachowanie. Nie zabrakło oskarżeń o prostytucję, ale także analiz miłosnych związków Elizabeth. Nawet policjanci poddawali w wątpliwość jej zachowanie. Ofiara w czasie, kiedy zbrodnia miała miejsce, łączona była przynajmniej z 50 mężczyznami. 2 miesiące przed śmiercią widziano ją w towarzystwie co najmniej 25. Powszechnie znane było jej zamiłowanie do nieustannego prowokowania przedstawicieli płci przeciwnej i grania z uczuciami kochanków. 14 marca 1947 roku policja otrzymała pisany ołówkiem na wydartej kartce anonim. Wiadomość ukryto w bucie, niedbale owiniętym męskimi ubraniami. Autor listu prawdopodobnie planował samobójstwo. Ktokolwiek będzie to czytał, czekałem, aż policja mnie złapie i oskarży o zabójstwo Czarnej Dalii. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Jestem zbyt wielkim tchórzem, aby zgłosić się osobiście na posterunek. Ucieczka to dla mnie najlepsze wyjście. Nie mogłem sobie tego darować. Przepraszam. Na odzieży nie znaleziono odcisków palców. Także i ten trop prowadził donikąd. Policja przesłuchała zarówno Marka Hansena, jak i osoby, których adresy widniały w nadesłanym notatniku. Zeznania Hansena nie były do końca spójne. Na pytanie, czy należy do niego notes, który znalazł się w przesyłce do redakcji Los Angeles Examiner, odparł, że owszem, ale nigdy go nie używał. Dał go Elizabeth w prezencie. Nie znaleziono niczego więcej, co mogłoby powiązać Hansena z zabójstwem. Sprawę straszliwej śmierci przyjaciółki skomentował w dość ironiczny sposób. Ona po prostu szukała kłopotów. Tym razem pewnie przesadziła i któryś z facetów zwyczajnie wpadł w szał. Mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych w 1964 roku. Policja zdobyła jednak cenną informację. Hansena łączono z postacią, która mogła odpowiadać za tragiczny koniec modelki. Patrick O'Reilly był kolegą mężczyzny i właśnie przez niego poznał Elizabeth. Często gościł w klubie nocnym, gdzie bywała Czarna Dalia. Ponadto był lekarzem, a więc potencjalnie mógł dokonać okaleczeń odkrytych na ciele ofiary. O'Reilly zwrócił uwagę agentów, bo miał na koncie kilka zatargów z prawem. Oskarżono go o napaść, kiedy to przemocą i z użyciem broni zmusił swoją sekretarkę, aby pojechała z nim do hotelu, gdzie niemal pobił ją na śmierć.
Rzekomym powodem furii mężczyzny było odrzucenie jego zalotów przez kobietę. Co ciekawe, wybuchowy lekarz był kiedyś żonaty z córką jednego z kapitanów policji Los Angeles. Tajemnicą Poliszynela były imprezy w towarzystwie luksusowych prostytutek, na których pojawiał się O'Reilly. Podobnie jak w przypadku pozostałych podejrzanych, Patricka wypuszczono zaraz po przesłuchaniu. Jedna z teorii w sprawie Czarnej Dali głosi, że za śmiercią pięknej modelki nie stoi tylko jedna osoba. Pisarka Pew Idwell w wydanej w 2017 roku książce Czarna Dalia, Czerwona Róża próbuje dowieść, że dziewczyna padła ofiarą intrygi Marka Hansena. Według niej wyrok na kobiecie wykonali na polecenie mężczyzny Leslie Dillon i Jeff Connors. Idwell podkreślała, że Hansen usilnie zalecał się do Elizabeth i kiedy ta go odtrąciła, wpadł w szał. Nie przestawał interesować się życiem dziewczyny, a nawet ją śledził. Wątek Lizliego Dillona pojawił się w 1949 roku, kiedy to na policję zadzwonił anonimowy informator, przedstawiający się jako Jack Sand. Po pewnym czasie okazało się, że pod tym pseudonimem krył się właśnie Dillon. Mężczyzna twierdził, że posiada kluczowe informacje w sprawie Czarnej Dali. Opowiedział policji, że znał Jeffa Connorsa. Miał on być szantażowany przez Short ujawnieniem afery, która bardzo zaszkodziłaby mu w towarzystwie. To właśnie on chciał uciszyć Czarną Dalię i dlatego ją zabił. Jak się okazało, zarówno Dillon, jak i Connors pracowali w przeszłości z Hansenem i we trójkę mieli uknąć morderczy plan. Chociaż żadnego z nich formalnie nie oskarżono, pisarka twierdzi, że zabili Elizabeth w motelu Aster, gdzie ta miała się zatrzymać. Właściciele zajazdu przyznali, że w czasie, kiedy doszło do morderstwa, w jednym z pokoi znaleziono ślady krwi. Kilku gości wynajmujących wówczas kwatery potwierdziło, że widzieli czarnowłosą kobietę i mężczyznę bardzo podobnego do Marka Hansena. Jedna z najbardziej intrygujących wskazówek w tej sprawie to wyznanie byłego detektywa Wydziału Zabójstw w Los Angeles, Steve'a Hodella. Mężczyzna uważał, że to jego ojciec, znany i ceniony chirurg George Hodel, był prawdziwym mordercą Elizabeth Short. Hodel Jr. poświęcił 6 lat pracy na zebranie dowodów potwierdzających tę kontrowersyjną tezę. Wyniki prywatnego dochodzenia zaprezentował w książce pod tytułem Mściciel Czarnej Dali. Według tych informacji do mordu miało dojść w Southern House, spektakularnej rezydencji rodziny Hodel, znanej też przez mieszkańców Los Angeles jako Dom Szczęki lub Dom Franklina. Detektyw ustalił, że w momencie śmierci Elizabeth Short wraz z rodzeństwem i matką przebywali poza willą. W listopadzie 2012 roku Steve Hodel i kilku jego znajomych z policji przeszukali słynny budynek. Sprowadzony na miejsce pies tropiący wyczuł ślady ludzkich szczątków w piwnicy. Steve twierdził, że w albumach swojego ojca znalazł kilka zdjęć nagiej kobiety, łudząco podobnej do Elizabeth Short. Na tym nie koniec. George Hodel był pod stałą obserwacją policji już w latach 50. Od 18 lutego do 27 marca 1950 roku 18 detektywów monitorowało Southern House 24 godziny na dobę. 19 lutego usłyszeli krzyk kobiety dobiegający z posiadłości. Późnym wieczorem tego samego dnia George Hodel rozmawiał ze swoim znajomym. Wyobraź sobie, nic nie mogłem zrobić. Podłożyłem jej pod głowę poduszkę, przykryłem ją kocem, wezwałem taksówkę. Myśleli, że dzieje się coś podejrzanego. W każdym razie mogli się już domyślać. Zabiłem ją. Śledczy dotarli również do takiego wyznania doktora. Przypuśćmy, że zabiłem Czarną Dalię. Nie mogą mi teraz nic udowodnić. Nie mogą nawet porozmawiać z moją sekretarką, bo ona już nie żyje. Osobą, o której wspominał w nagraniu Hodel Senior, była pracownica jego kliniki, Ruth Spaulding. Zmarła na skutek przedawkowania leków. Chirurg przed tym, jak powiadomił służby, spalił rzeczy osobiste kobiety. Mężczyzna był na liście głównych podejrzanych, ale oczyszczono go z zarzutów.
Później odkryto, że George Hodel podczas swojej praktyki lekarskiej celowo błędnie diagnozował swoich pacjentów. Zalecał im zupełnie niepotrzebne dodatkowe badania i kosztowne testy, na czym oczywiście dobrze zarabiał. Detektyw Steve uważał, że Elizabeth należała właśnie do takiej grupy pacjentów. Sekretarka Spalding posiadała materiały kompromitujące Hodela i szantażowała nimi doktora. Znaleźli się też świadkowie, którzy twierdzili, że chirurg spotykał się z Elizabeth Short, a także często bywał w hotelu Biltmore, gdzie widziano ją po raz ostatni. Córka upiornego lekarza poinformowała śledczych, że tata w noc morderstwa był na bankiecie. Mógł zatem spotkać tam czarną Dalię. George Hodel miał kiedyś powiedzieć: nigdy nie będą w stanie udowodnić mi, że to ja zabiłem. Syn podejrzanego porównał charakter pisma rodzica z tajemniczymi listami, które dotarły do gazet w 1947 roku. Detektyw był pewny, że za złowrogimi anonimami stał jego ojciec, trawiony wyrzutami sumienia. Amerykańska policja nie zdążyła postawić zarzutów demonicznemu doktorowi, ponieważ w 1989 roku nagle zostawił swoją rodzinę i wyemigrował do Azji. Zmarł 10 lat później. Żona George'a Hodela odmówiła jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Nie popierała śledztwa swojego syna. Twierdziła, że oskarżenia wysnute przeciwko mężowi to podłe pomówienia, mające na celu zdyskredytowanie jego dorobku zawodowego. Tymczasem w policyjnych kręgach debatowano na temat palącego problemu, który dotknął wiele jednostek w tamtym czasie – korupcji na szeroką skalę. Powszechnie uważano, że to właśnie pieniądze i koligacje rodzinne zapewniły bezkarność głównym podejrzanym w tej ponurej sprawie. Dr O'Reilly poślubił córkę wysokiego rangą dowódcy Departamentu Policji w Los Angeles. Bajecznie bogaty chirurg George Hodel był znów bardzo hojny wobec stróżów prawa. Wśród wielu hipotez na temat zbrodni z Limerick Park znalazła się teoria, że zabójcą był ktoś dobrze znany Elizabeth. Okaleczenia na ciele kobiety wskazują na bardzo emocjonalny charakter zbrodni, prawdopodobnie na zemstę z przyczyn osobistych. Możliwe, że ktoś, kogo zdradziła lub oszukała, chciał ją w ten sposób upokorzyć i ukarać. Kapitan Jack Donahoe uważał, że śmierć Czarnej Dali ma związek z kilkoma innymi głośnymi zabójstwami, do których doszło pod koniec lat 50. We wszystkich tych niezwykle podobnych, nierozwiązanych przypadkach sprawca działał wyjątkowo precyzyjnie i okrutnie. Cleo Short nie zgodził się na identyfikację ciała swojej córki. Obowiązek ten spadł na zrozpaczoną matkę. Elizabeth została pochowana na cmentarzu w Oakland 25 stycznia 1947 roku. Glenn Martin, historyk i były sierżant kalifornijskiej policji, powiedział takie słowa: młoda, piękna dziewczyna pojechała do Hollywood po sławę i zaszczyty. Miało to dla niej fatalne skutki. Morderstwo Czarnej Dali to smutna bajka z fatalnym zakończeniem. Historia ku przestrodze innych. W 1993 roku w Medford, rodzinnym mieście zmarłej modelki, wzniesiono pomnik ku jej pamięci. Sprawa Elizabeth Short jest jedną z najbardziej skomplikowanych w historii. 75 lat po tych tragicznych wydarzeniach wciąż trwają poszukiwania zabójcy Czarnej Dali.